A na imię i nazwisko? Antoni Macierewicz. Ile pan ma? 65. Zamieszkałą miejscowość? Warszawa. Pana zawód? Historyk. Czy jest pan procesowo oskarżony? Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Czy któraś ze stron życzy sobie przyrzeczenia? Dziękuję. Zresztą połączam pana obowiązki mienia prawdy za składanie fałszywych zeznań, które kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy wie pan, w jakiej sprawie pan został oskarżony? Znam tytuł sprawy, tak można powiedzieć. Znam też sprawę. Stałe sprawy. Co panu wiadomo o tej sprawie? W szczególności w zakresie zarzutu stawianego oskarżonym. Wysoki sądzie, dobrze się orientuję. Zarzut dotyczy działalności korupcyjnej w związku z działalnością komisji weryfikacyjnej. Z tego punktu widzenia muszę stwierdzić, że żaden z oskarżonych nie miał według mojej wiedzy żadnych związków z komisją weryfikacyjną. A poza tym, iż pan Sumliński w moim przekonaniu raz przeprowadzał wywiad ze mną na temat pracy komisji weryfikacyjnej, krótki, może 10-minutowy, i raz przeprowadzał wywiad, znowu według mojej pamięci, z jednym z członków komisji weryfikacyjnej. Nazwisko pana jest? Pan Leszek Pietrzak. To jeżeli chodzi o bezpośrednie związki, to są wszystkie, które znam. Pośrednie polegały na tym, że pan... Polegały na tym, że pan był obiektem zainteresowania komisji weryfikacyjnej. Wiedza, jaką na ten temat mogę przekazać w rozprawie jawnej, jest odzwierciedlona na łamach raportu weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. A pozostała moja wiedza będzie fragmentaryczna, dotycząca nie tyle sprawy, ile szczegółów, a które oczywiście mogą się składać na pewien obraz, ale nie dotyczą sprawy merytorycznie, a reszta jest wynikiem wiedzy, którą zaczerpnąłem z mediów, więc nie ma waloru oryginalności. Przed odczytaniem strony mamy pytania? Dziękuję. Nie. Dziękuję.
Zeznania świadka, karta 4353 do karty 4359, karta 4364 do karty 4367, a bowiem nie podaję się na ogół. Ja pan odczytam, jak pan prokurator składa zeznanie. Od lipca 2006 roku do listopada 2007 roku byłem przewodniczącym komisji weryfikacyjnej. Słyszałem o sprawie z mediów. Proszę o zadanie mi pytań, aby moja swobodna wypowiedź nie wprowadziła błąd, bowiem problematyka tej sprawy jest bardzo złożona. Pytanie prokuratora. Znam pułkownika Tobiasza. Jest to znajomość służbowa związana z pełnieniem przeze mnie funkcji wiceministra obrony narodowej i szefa SKW. Wcześniej nie zetknąłem się z tym człowiekiem. Z racji pełnienia tej funkcji pan Tobiasz podlegał mi służbowo. Według mojej pamięci nigdy nie poznałem osobiście pana Sumińskiego. Znam jego osobę jedynie z dokumentacji. Znam pana Sumińskiego jako dziennikarza. Kilkakrotnie z nim rozmawiałem. Raz udzielałem mu wywiadu telewizyjnego. Były to kontakty związane wyłącznie z pełnionymi przeze mnie funkcjami. Nie była to znajomość prywatna. Poza informacjami medialnymi nie spotykałem się nigdy z jakimikolwiek informacjami na temat płatnej protekcji dotyczących prac komisji. Według mojej pamięci nie było żadnych wydarzeń w pracach komisji, które mogłoby mi nasunąć takie podejrzenie. O sprawie dotyczącej pułkownika Tobiasza usłyszałem po raz pierwszy z mediów i traktowałem to i traktuję nadal jako prowokację operacyjno-polityczną, nie zawierającą żadnej treści merytorycznej dotyczącej protekcji. Sama struktura prac komisji uniemożliwiała tego typu skuteczne działanie którejkolwiek z komisji na korzyść kogokolwiek. Co polegało na tym, że komisja składała się z 24 członków, w połowie mianowanych przez premiera i w połowie przez prezydenta RP. Pracowała w czteroosobowych zespołach, w których podczas wysłuchania i zajmowania stanowiska musieli zasiadać po połowie członkowie zarówno zespołu prezydenckiego, jak i premierowskiego. W przypadku niejednomyślności sprawę przekazywano do kompetencji całości komisji. Tutaj głos decydujący miałem ja. Poza tym w każdym momencie mogłem wziąć udział w posiedzeniach każdego zespołu. Gdyby ktokolwiek z członków komisji chciał komuś nielegalnie załatwić weryfikację, musiałby się dogadać z pozostałymi członkami zespołu. To byłoby utrudnione, ponieważ członkowie byli tak dobierani, że w zespołach orzekały osoby, które nie wszystkie się znały wzajemnie uprzednio. Poza tym musiałyby się liczyć z moim sprzeciwem. Nawet jeżeli stanowisko zespołu byłoby zgodne, to i tak sprawa trafiała do mojej osobistej oceny. Te wszystkie decyzje podpisywałem osobiście w okresie, gdy ja byłem przewodniczącym, wydałem decyzje dotyczące ponad 1000 osób. W przypadku pana Tobiasza sytuacja taka w ogóle byłaby niemożliwa z uwagi na moją wiedzę wskazującą na brak wiarygodności tego oficera z punktu widzenia komisji weryfikacyjnej. Ja zapoznawałem się z zawartością oświadczenia pułkownika Tobiasza oraz z materiałami, na podstawie których prokuratura wszczęła postępowanie o złożenie przez niego fałszywego oświadczenia. Ta okoliczność wykluczała pozytywne stanowisko. Z tego co pamiętam, pułkownik Tobiasz w ogóle nie był słuchany i nie było wyznaczonego czteroosobowego składu z tego względu, że czekaliśmy na decyzję prokuratury wojskowej. W tej sytuacji decyzja o pozytywnej weryfikacji pułkownika Tobiasza nie mogła zapaść. Nie mogę powiedzieć o szczegółach złożenia przez niego fałszywego oświadczenia bez zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy w tym zakresie. Jeżeli chodzi o podejrzenie wycieku tajnych informacji z pracy komisji, to moja wiedza pochodzi wyłącznie z mediów. Związana jest z presją na komisję i miała na celu stworzenie wrażenia niewiarygodności oraz przygotowania opinii publicznej, że efekt prac komisji nie jest istotny z punktu widzenia założeń weryfikacyjnych. Sprawa szczelności prac komisji była szczególnym moim zainteresowaniem, bowiem tego się obawiałem. Nie zidentyfikowałem jednak żadnych przypadków ujawniania tajemnicy państwowej. Jeżeli chodzi o wyciek aneksu, to moja wiedza również pochodzi z mediów. Przy czym pierwsza informacja na ten temat zawierała stwierdzenie, iż aneks znajduje się w dyspozycji konkretnych redakcji. Pamiętam, że należał do nich dziennik,
oraz że jest rozpowszechniony tak szeroko, że można go kupić na bazarze. Pamiętam, informację tę pamiętam, że już była publikowana w listopadzie 2007 roku. Do dnia dzisiejszego nie ukazała się żadna publikacja zawierająca treść mocy, zarówno w całości, jak i faktycznych fragmentów. Były publikacje odwołujące się do treści aneksu, jednak treść nigdy nie odpowiadała zawartości aneksu. Informacja o tym, że aneks miał być oferowany spółce Algora, uzyskałem na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości w Sejmie po zatrzymaniu podejrzanych przedmiotami postępowania. Nie słyszałem nigdy natomiast, aby to pan Piotr Bączek miał oferować do sprzedaży aneks do raportu. Uwagi na moją wieloletnią znajomość z Piotrem Bączkiem uważam, że jest to niemożliwe. Uważam go za osobę absolutnie wiarygodną, przestrzegającą przepisów o ochronie tajemnicy państwowej. Nie mam żadnej wiedzy, nigdy nie słyszałem, by którykolwiek z członków komisji weryfikacyjnej dokonał takiego czynu. Nie byłoby to zresztą możliwe. Nikt bowiem poza mną nie dysponował tym dokumentem w formie ostatecznej. W dniu 7 listopada 2007 roku aneks został przekazany prezydentowi RP i osobom wskazanym w ustawie. Faktycznie były informacje w mediach, że dane osoby mogły proponować usunięcie kogoś z aneksu, a raczej nie wpisanie go. Czytałem, że osoba, która chwaliła się takimi możliwościami, miał być ani. Było to już po przekazaniu aneksu prezydentowi. Wcześniej, gdy aneks był wyłącznie w mojej dyspozycji, takich sugestii nie było. Uważałem to za absurdalne, choćby ze względu na fakt, że nazwisko pana jako osoby działającej na szkodę partii politycznych Ładu Demokratycznego, budowanego pod 1989 roku, zostały umieszczone w raporcie. Wiarygodność takiej osoby więc uważam raczej jest żadna. Dlatego traktowałem tę publikację jako część akcji politycznej wymierzonej przeciwko komisji. A następnie, po dowiedzeniu się o kontaktach pana marszałka Komorowskiego z panem pułkownikiem i Tobiaszem, uświadomiłem sobie, że mogła to być część nielegalnych działań mających na celu uzyskanie informacji z prac komisji weryfikacyjnej i przygotowanego aneksu, co szerzej opisałem w złożonym do prokuratury zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez marszałka, podżegania do nielegalnego uzyskania dostępu do dokumentu objętego tajemnicą państwową. Nie wiem obecnie, czy prokuratura prowadzi to postępowanie, czy zostało ono zakończone odmową wszczęcia postępowania. Jeżeli chodzi o pracę nad aneksem, to przebiegała ona analogicznie jak praca nad raportem. To znaczy, na podstawie analizy prac poszczególnych zespołów podczas wysłuchania osób i weryfikowania oświadczeń formułowałem tezy opracowania przez wskazane osoby, które mając dostęp do materiałów źródłowych sporządzały opracowanie na dany temat, przeze mnie poprawiane i akceptowane. Chociaż nie pisałem wszystkich części do raportu, to i tak, jak i aneksu, znałem tylko ja. Żaden piszący, żaden zespół nie znał całości. Dlatego też spekulacje, że ktoś mógł wskazać konkretną stronę aneksu, co jest na niej napisane, jest niemożliwe. Z różnych względów, zarówno raport, jak i aneks do raportów przybrały ostateczny kształt do około 4-5 godzin przed przekazaniem adresatom i ostatecznie redakcji dokonywałem sam. Nie było tak, że wszyscy członkowie komisji byli zaangażowani w przygotowanie materiałów do raportu. Niektóre osoby z komisji mogły nawet nie wiedzieć, że ich praca zostanie wykorzystana. Opracowanie konkretnych zagadnień zlecałem osobie wybranej przez siebie, która niekoniecznie była w to wcześniej zaangażowana. Na pytanie prokuratora, czy osobą zaangażowaną w przygotowanie materiałów do aneksu, a w szczególności czy wiedział o tym, że pracuje przy aneksie, był Leszek Pietrzak. Nie mogę mówić o personalnych, bez zwolnienia mnie z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej. Chcę dodać, że nikt z moich współpracowników nie usiłował dopytywać, czy jego opracowanie zostanie ostatecznie wykorzystane w aneksie, czy nie. Dodam dla porządku, że mowa o aneksie jest określeniem potocznym. Formalnie jest to dokument z uzupełnieniem do raportu o działalności WSI. Jeżeli chodzi o przydział oświadczeń konkretnemu zespołu, to generalnie rzecz biorąc ten obowiązek spoczywał na mnie, choć nie były kontynuowane te same zasady przez cały czas pracy komisji. Było kilka punktów odniesienia w tej sprawie. Jednym z istotnych punktów odniesienia był wiek. Młodszych oświadczeń staraliśmy się wyklikować
pierwszej kolejności z domniemaniem, że jest to mniejsza możliwość nieprawidłowości z punktu widzenia weryfikacji. Drugim punktem odniesienia było to, czy w przyszłości osoby służyłyby w WSW lub drugim w zarządzie sztabu generalnego. Trzecim najważniejszym, czy były szkolone przez KGB lub GRU, czy nie. W tej grupie starałem się przywiązać największą wagę. Na pewno nie było takiej sytuacji, że dany człowiek z składu orzekającego mógł sobie wybrać teczkę jakiegoś oficera i go słuchać. Chcę dodać, że w każdej chwili mogłem wejść na wysłuchanie i zastąpić któregokolwiek z członków komisji. Jeżeli chodzi o oświadczenie pana Leszka Tobiaszka, nie został on wysłuchany i moim zdaniem nie było wyznaczonego składu do oceny jego oświadczenia. Nie było takiej sytuacji, aby ktoś z członków komisji przejął szczególne zainteresowanie oświadczeniem pułkownika Tobiaszka. Jeżeli chodzi o pracę członków komisji, niemożliwe było wynoszenie materiałów poza strefę chronioną. Dotyczyło to także nośników elektronicznych. Korzystaliśmy z przenośnych komputerów typu laptop, ale nie były one wykorzystywane do pracy nad dokumentami niejawnymi. Nie zajmowałem się przydziałem komputerów określonym osobom. Wydaje mi się, że te komputery były przydzielane przez sekretariat imienny. Jeżeli chodzi o znajomości pana pułkownika Tobiasza i pana Leszka Pietrzaka, to wiem jedynie z mediów, że raz czy dwa się spotkali. W okresie przed informacjami medialnymi nic o tym nie wiedziałem. Nie wykluczam, że mogłem po publikacjach pracowych rozmawiać z Leszkiem Pietrzakiem na ten temat. Z wypowiedzi Pietrzaka wynikało, że jego rozmowa z Tobiaszem była związana z pracami komisji. Nie było żadnego zakazu ani z ustawy, ani z mojego polecenia spotykania się członków z komisji z oficerami, którzy podlegali weryfikacji. Gdybym miał dość wysłuchania pana Tobiasza, to pan Pietrzak powinien powiedzieć mi o tym. Wtedy wykluczyłbym go z prac nad tą sprawą. Jeżeli bym tego nie powiedział, a doszłaby do mnie taka informacja, to wnioskowałbym o rezygnację z jego współpracy. Generalnie poszerzanie wiedzy komisji poprzez rozmowy jest rzeczą dopuszczalną. Nie jest mi nic wiadomym na temat tego, aby Leszek Pietrzak obiecywał pułkownikowi Tobiaszowi pomoc pozytywnej weryfikacji jego osoby. Nie uważam tego za możliwe. Chcę podkreślić, że pan Tobiasz jest wieloletnim, doświadczonym pracownikiem operacyjnym. Uważam, że jeżeli Tobiasz tak twierdzi, to pomaga Pietrzak. W tym miejscu ukazano dokumenty. Nie mam wiedzy na temat zawarcia umowy między pułkownikiem Janowskiem a Leszkiem Pietrzakiem. W tym czasie nie byłem już przewodniczącym komisji. Jeżeli chodzi o meldunek operacyjny, wydaje mi się, że nie ma związku z pracami komisji. Jeżeli chodzi o dane dotyczące członków komisji, to niestety wbrew mojemu stanowisku nie były one objęte żadną klauzulą. Nie jest to skład komisji z okresu, kiedy byłem przewodniczącym, o ile jest to skład komisji. Okazane zapiski nie odnoszą wrażenia, by przekraczały informacje dostępne publicznie. Poza być może notatką na temat pana Andrasika. Być może jej odpowiednik znajduje się w raporcie. Po zapoznaniu się z zdania, jeżeli chodzi o zapiski dotyczące majora Kozińskiego i weryfikacji, to ze względu na brak możliwości przepisania dokumentów do danej osoby nie jestem w stanie określić, czy informacje były istotne dla prac komisji. Nie są jednak na tyle precyzyjne, by nie mając dostępu do zastrzeżonych materiałów służb, zidentyfikować osobę. Sam w sobie dokument nie zawiera żadnych istotnych z punktu widzenia naruszenia tajemnicy państwowej informacji. W odniesieniu do pozycji 19 trudno mi ocenić, ale dotyczy ona problematyki, która została ujęta w raporcie, choć nie potrafię w chwili obecnej powiedzieć, w jakim zakresie się one pokrywają. To wszystko, co mam do zeznania. W tym miejscu przesłuchujący informuje, że niezbędne jest przeprowadzenie przesłuchania w formie niejawnej. Świadek wskazuje, że ze względu na obowiązki poselskie nie jest to możliwe w dniu dzisiejszym. Czy tak pan zeznawał? Wysoki sądzie, według mojej pamięci potwierdzam. Według mojej pamięci potwierdzam. Chcę tylko zaznaczyć, że to odbywało się już
dawno i oczywiście są tutaj przywoływane szczegóły, a których znaczenia dzisiaj już w pierwszym momencie nie potrafiłbym dokładnie powtórzyć. I są przywołane szczegóły, których nie potrafiłbym powtórzyć. Nie było takiej sytuacji, aby kiedykolwiek do mnie jako szefa SKW i przewodniczącego komisji przyszedł pułkownik Tobiasz i sygnalizował mi prawidłowości w moim otoczeniu. Z pułkownikiem Tobiaszem rozmawiałem może 2 lub 3 razy. Pamiętam, że Tobiasz prosił o spotkanie i ja go przyjąłem. Było to w Machu MON. Cel jego wizyty był związany z problemem tylko mniejszego spotkania, postępowania, przepraszam, a treść rozmów jest objęta tajemnicą państwową. Tobiasz był wówczas moim podwładnym. Rozmowy miały charakter służbowy. Wydaje mi się, że Tobiasz sporządził notatkę urzędową z tej rozmowy. Ja nadaję mi bieg służbowy. Być może ja sporządziłem notatkę na podstawie rozmowy. Być może raz przyjąłem go na ulicy Oczki. Nie pamiętam, czy faktycznie go przyjąłem. Na przełomie lat 2006-2007 starał się o przyjęcie na ulicy Oczki. Na pewno kilkukrotnie telefonował, prosząc o spotkanie. Nie wykluczam, że mogłem z nim kilka słów zamienić po czekaniu przed moim gabinetem. Na pytanie, czy pułkownik Tobiasz na przełomie stycznia i lutego informował pana, że jednak z kręgu pana bliskich pracowników jest uzależniona od środków psychotropowych, według mojej pamięci nic takiego nie ma miejsca. Podejrzenie tego typu mieliśmy w stosunku do kilku osób, ale nie były to osoby, z którymi Tobiasz mógł mieć do czynienia. Czy w tym czasie pułkownik Tobiasz informował pana o możliwości przecieku tajnych dokumentów dotyczących arcybiskupa PC? Taka sytuacja nie miała miejsca. Po ukazaniu fragmentu protokołu. Taka rozmowa w ogóle nie miała miejsca. Ja poznałem problem, który Tobiasz tu opisuje dużo później. Podejrzeń wobec pana Łączyńskiego nie było. Nie z moim współpracownikiem od wielu lat. Gdyby natomiast faktycznie Tobiasz informował mnie o tego typu nieprawidłowościach, na pewno bym zareagował. Na pewno tej treści, jak znał Tobiasz, nie było. Jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą arcybiskupa Peca, to według mojej wiedzy pojawił się artykuł redaktora Nisztora, ale to było w roku 2008 roku. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura Przechocińska. Po okazaniu dokumentów zabezpieczona przy lokalu Grzeciona 52. Oraz kartkę dotyczą obrazujących powiązania określonych osób mapa Witowa, układ Kruczkowski, Barański, Poznański oraz kartkę zapisaną pismem ręcznym, zawierającym zestawienie nazwisk i zadane pytanie, czy materiały te mogą pochodzić z pracy komisji. Po zapoznaniu świadek zeznaje. Jeżeli chodzi o kartkę z odręcznymi zapiskami, to robi ona wrażenie wypisu z nazwisk wymienionych w raporcie. Natomiast stwierdzenie zasadności powiązania tych osób wymagałoby mi zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej. Nie mogłem wykluczyć, że wiedza na temat wskazanych osób mogła pochodzić z dokumentów jawnych, głównie dokumentów prac Komisji Obrenowskiej oraz raportu dotyczącego WSI i innych publikacji dziennikarzy śledczych. To wszystko, co mam do zeznania. Po odczytaniu świadek wnosi, aby treść odczytanych mu zeznań świadka Tobiasza zamieścić w protokole w całości. Jest warunkiem podpisania przez niego protokołu. W innym bowiem wypadku nie mam pewności, podpisuje dokument odzwierciedlający rzeczywisty przebieg przesłuchania. Uważa bowiem, że treść odczytana w trakcie przesłuchania musi być w nim zawarta. Świadek w tym miejscu oświadczył. Przewodniczący informuje, że treści protokołów nie wpisuje się do
przesłucha innych świadków, natomiast identyfikuje się przez wskazanie daty protokołu, wskazanie, czy są to zeznania logicznych przed sądem. Świadek w tym miejscu świadczy, że po przeczytanych zeznaniach zawarte zostało stwierdzenie świadka Tobiasza, że rozmowę zarejestrował, zatem jeżeli przekazywał treść tych rozmów, wnoszę o odczytanie treści tych rozmów. W tym miejscu prokurator odczytał świadkowy fragment stenogramu stanowiącego fragment opinii fonoskopijny od początku karta 33-14, od początku strony do końca strony karta 33-27. Całość pierwszej rozmowy zarejestrowanej na stronie A. Po odczytaniu świadek zeznania. Aby w pełni ustosunkować się do treści stenogramu, musiałbym sięgnąć do tajemnicy państwowej. Szczegółowość relacji ze strony pułkownika Tobiasza, przytaczanie faktów, które w tym czasie moim zdaniem mogą mieć miejsce, powoduje z jednej strony, że trudno mi sobie wyobrazić, abym nie pamiętał takiej rozmowy, a z drugiej strony, w moim odczuciu, podważa wiarygodność tego zapisu. Podtrzymuję przekonanie, że tej rozmowy nie było. W każdym razie ja jej nie pamiętam i trudno sobie wyobrazić, aby w takim kształcie miała na miejsce. Natomiast faktycznie przypominam sobie, iż w jednej z rozmów Tobiasz prosił mnie o przyjęcie syna do SKW. Śmieszyło mnie to, bo jego syn już dawno był pozytywnie zweryfikowany. Rozmowa ta jednak w mojej pamięci nie wiązała się jednak z pozostałymi treściami zawartymi w scenogramie taśmy, których nie pamiętam. Wydaje mi się, że skoro później zajmowałem się szczegółowo tą problematyką, to musiałoby mi się to przypomnieć. To wszystko, co mam do zeznania. Tak pan zeznawał? Tak jest. Podtrzymuje pan przy tym zdaniu? Panie prokuratorze, pytanie? Dziękuję. Dziękuję. No proszę, pozwoli. Zacznę może od tego fragmentu. W tej części swobodnej wypowiedzi był pan uprzejmy powiedzieć w ten sposób. Podmiotem zainteresowania Komisji Weryfikacyjnej był pan Tobiasz. Czy ja dobrze zrozumiałem, to pan Tobiasz był tym, którego poddano weryfikację. Właśnie do tego zmierzam, proszę sądu, bo nie usłyszałem, ja trochę przeziębiony jestem. Na początku. Chcę ustalić, czy dotyczyło to Tobiasz, czy Lichowski właśnie? Pan Lichowski był obiektem zainteresowania Komisji Weryfikacyjnej. Tak. Jednak dobrze, właśnie to chciałem ustalić. No, to teraz przy okazji potwierdzę, ale pan Tobiasz również był podmiotem tej weryfikacji. Tak. Jak wynika tak, to wiesz. Tak. W zasadzie zmierzałem do tej części. Pytam, nie przybaczyć, tylko wyjaśnić, dlaczego tak zeznałem na początku dzisiejszej rozprawy. Pytano mnie o znajomość z oskarżonym. Pytano mnie o znajomość z oskarżonym, stąd wskazany na pana. Wskazałem na Tobiasza. Na pana. Ale mnie to umknęło, jestem trochę przeziębiony i się rozproszyłem przez chwilę, dlatego zapytałem. Natomiast to pytanie zmierza do roli, może nie roli, ale pozycji pana Tobiasza w tej części weryfikacyjnej komisji. To znaczy, bo ja tu z notatek wynika, że postępowanie wobec pana Tobiasza było zawieszone, tak? W jaki sposób on nie podlegał bieżąco do czasu rozpoznania tego postępowania o składanie fałszywych chyba zeznań, tak? Dobrze zrozumiałem? Jakieś postępowanie się toczyło przeciwko Tobiaszowi, co powodowało, że nie toczyło się z kolei postępowanie weryfikacyjne. Wysoki Sądzie, ta sprawa jest bardziej złożona. Nie toczyło się postępowanie weryfikacyjne jako wysłuchanie. Nie toczyło się to. Ale toczyło się postępowanie weryfikacyjne, jak wobec wszystkich żołnierzy WSI, rozumiane jako zbieranie dokumentacji i kształtowanie wiedzy na temat tego człowieka. Ale to toczyło się postępowanie w zakresie uzyskiwania wiedzy. Na przykład przeszukiwane były archiwa WSI z punktu widzenia prac pana Tobiasza i materiałów jego dotyczących. Były przeszukiwane archiwa. To samo dotyczy oczywiście pana Lichowskiego. I poszukiwanie wiedzy. Było prowadzone poszukiwanie wiedzy na temat. Ale w innym charakterze pan to weryfikowany,
Pan Podleczko. Chciał być weryfikowany. Pan nie wiem. Chciałbym chcę raz jeszcze potwierdzić zeznania, które w tej sprawie składałem. Co a na wysłuchanie czekaliśmy do zakończenia postępowania że na wysłuchanie pana Tobiasza, tak? Tak. Jeżeli w ogóle miało do niego dojść, że tego wyglądało na to, że byłem na stanowisko prokuratury. Czekaliśmy do zakończenia postępowania. W jakim sądzie, przepraszam, ten Świerek powiedział jedno zdanie, które bym prosił zanotować. Mm-hmm. Znając stanowisko prokuratury, Świerek powiedział, wydawało się, że w ogóle do tego nie dojdzie. Postępowanie prawne. Znając stanowisko prokuratury, sądziliśmy. Jeśli już mielibyśmy notować, proszę wybaczyć, to prosiłbym o zanotowanie tak, jak to zostało powiedziane. Ze względu na stanowisko prokuratury, wydawało się, że tego nie dojdzie. Może tak. Od nowa pokazujemy. Ze względu na stanowisko prokuratora. Wydawało się, że do tego nie będzie. Czy wybaczyć jeszcze ściśle, żeby nie było wątpliwości. Mówiąc o stanowisku prokuratury, rozumiem także tym materiały, jakie żołnierze wojskowi złożyli do prokuratury w tej sprawie. Mówię również o tym, o materiale, jakie żołnierze wojskowi złożyli w toku pracy komisji, tak? Wysoki sądzie, faktycznie być może to już komisja istniała, gdy oni to złożyli, ale było to działanie niezależne od prac komisji. Odnośnie. Pana. Były to działania niezależne. To nie było tak, że oni złożyli na ręce komisji i komisja przekazała do prokuratury, tylko według mojej pamięci. Powtarzam, te materiały zostały przekazane tak prokuraturze bezpośrednio. Tak było w moim dzisiejszym pamięci. Ta rozmowa, którą rzekomo nagrał pan Tobiasz, to ona miała się odbyć już w okresie, kiedy pan posiadał wiedzę o przymiotach pana Tobiasza, o tym właśnie, co pan przed chwilą powiedział, że żołnierze już jakieś informacje przekazywali. Krótko mówiąc, te spotkania, które nawet się odbyły, przed chwilą sąd je odczytywał, to odbyły się, kiedy już pan posiadał wiedzę o panu Tobiaszu. Tę wiedzę, o której pan mówi, wtedy już posiadałem, a nawet szerszą niż tę, co pan przywołał. Tę wiedzę, o której wyznawałem. Także wiedzę dotyczącą prac operacyjnych, części jakiegoś wycinku. Posiadam. A bo myślę, że całości prac operacyjnych pana Tobiasza się posiadam. Nie znam, ale jakiegoś wycinka prac operacyjnych, którymi pan Tobiasz się zajmuje. Nawet wiedzę szerszą, dotyczącą wycinka. Przy czym, Wysoki Sądzie, mówimy tutaj o dwóch grupach rozmów, tak można powiedzieć, a w moich zeznaniach większość czasu poświęciłem spotkaniom, które wynikły, za każdym razem one wynikały oczywiście z inicjatywy pana Tobiasza i z jego pewnej staranności, czy dążenia do tego, żeby jakiekolwiek słowo ze mną zamienić. Więc pierwsze spotkania odbywały się jeszcze w sierpniu, wrześniu 2006 roku i wtedy tej wiedzy nie posiadałem. Powoli, porządkujmy. W moich zeznaniach odnosiłem się, do której się pan rozumiał? Do dwóch grup rozmów. Do dwóch grup. Pierwsze,
odbywały się latem 2006 roku i wtedy wiedzy, o której mowa, nie posiadałem. Wiedzy, o której mowa nie posiadałem. I wydaje mi się nadal teraz, że jedyna późniejsza rozmowa, właśnie ta w sekretariacie, to jest w korytarzu sekretariatu, odbyła się w 2007 roku i wtedy już dużą część wiedzy na temat pana Tobiasza posiadał. Też pewnie jeszcze nie wszystko, ale wystarczająco dużo. Móc ocenić wiarygodność. Nie wszystko. Ale już wystarczy dużo, żeby móc ocenić wiarygodność wypowiadania z niego. Cóż, mogę móc ocenić wiarygodność. Ponieważ co najmniej dwukrotnie odczytano dzisiaj na sali w treści zeznań kwestię dotyczącą możliwości prowokacji wobec komisji WSI, to moje pytanie zabrzmi w ten sposób. Czy w tym okresie, kiedy rozmawiał pan z panem Tobiaszem, powziął już pan podejrzenie o możliwości, że niektóre z rozmów, przynajmniej które pan odbywał wówczas z funkcjonariuszami, z żołnierzami WSI, mogły stanowić prowokacje wobec komisji, wobec pana lub innych członków komisji? Wysoki sądzie, wtedy, gdy rozmawiałem z panem Tobiaszem, miałem świadomość, że jest to osoba niebezpieczna. I że każde słowo mające sens rozstrzygający może być przez niego użyte przeciwko komisji. Komisji czy... Nie osobiście, tak. I że wypowiadane zdania mogą mieć sens bądź charakter prowokacyjny. Takim spersonifikowanym, jeśli chodzi o członków komisji. No, jeszcze jedno, tak. Panie Znasie, proszę wszędzie, bo trzeba mieć jasność o wielości zadań, które wówczas pełniłem. A pan, którą to wielość i zróżnicowanie, pan Tobiasz wykorzystywał. Otóż on zgłaszał się do mnie jako do szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Pan Tobiasz to wykorzystał. On zgłosił się. Zgłosił się. Jako szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Wtedy, mówię o tej korytarzowej rozmowie, tak to nazwijmy. A co sprawiało, że nie miałem możliwości uniknięcia jej bez narażenia się na zarzuty medialne, iż unikam rozmów z podległymi mi oficerami, którzy chcą coś ważnego zameldować. Kampania medialna wykorzystująca rozmów z podległymi oficerami. Podległymi oficerami, którzy chcą. Tego typu zachowania byłych oficerów WSI była przez cały czas działania komisji i moich funkcji jako szefa SKW realizowana. W związku z tym miałem świadomość, iż każde moje zachowanie w tej sprawie będzie mogło zostać wykorzystane publicznie. Zatem miałem świadomość, że każde
może zostać. Stąd w ogóle rozmowa z tym człowiekiem. Na ciebie nie wiem. Stąd w ogóle. Rozmowa z tym człowiekiem. Z tym człowiekiem. Inaczej by jej kupił. Czy komisja w sposób spersonifikowany, jeśli chodzi o poszczególnych członków, była objęta jakąś ochroną, nie znam się na tym, ale kontrwywiadowczą, która gwarantowałaby, to może za duże słowo, ale w jakiś sposób chroniła członków przed prowokacją wobec osób niechętnych tej komisji? Tak. Na ile było to możliwe, takie starania zostały, takie działania zostały przedsięwzięte. O ile mi wiadomo, zostały przedsięwzięte działania mające na celu ochrony kontur wywiadowczych. To był oczywiście cały system środków, który został zastosowany. Zarówno techniczny, jak i osobowy. Zarówno techniczny, jak i osobowy. Czy były może jakieś założenia przewidujące sposób takiej prowokacji? Właśnie choćby przykład dzisiejszej naszej sprawy, czyli próba wręczenia tak zwanej łapówki, jakieś może obyczajowe propozycje, etc. Czy pan o takich, czy takie informacje docierały do pana? Lub były analizowane przez osoby, które miały za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem komisji? Głównym przedmiotem naszych starań przy organizowaniu ochrony kontrwywiadowczej była kwestia uniemożliwienia wycieku z komisji. Czyli środki proceduralne, prawne, techniczne, techniczne i osobowe, mające uniemożliwić ewentualny wyciek. Były podejmowane środki. Techniczne, prawne, jakie jest to? Osobowe. Uniemożliwiające. Mające uniemożliwić wyciek. Na tym była skoncentrowana nasze działania kontrwywiadowcze. Ze zrozumieniem, iż pewnych niebezpieczeństw się nigdy nie uniknie. To nie jest w ogóle możliwe. Rozumieliśmy, że pewnie. Chyba, żeby odizolować na stałe. Na 40, na 20, na stałe, prawda, członków Komisji Weryfikacyjnej Świata Zewnętrznego. To nie wchodziło w grę. Musimy potraktować jak przysięgły w Stanach Zjednoczonych. No ale to, żeby na długość trwania tak, nie było możliwe. Koniecznie chyba by było. Koniecznie by było. Izolacja członków komisji. Ale nie było to możliwe. Oczywiście każdorazowo członkowie komisji byli proszeni o ostrożność, etc. Członkowie komisji. Przestrzeganie tajemnic państwowych i tak dalej. No ale to jest rutyna, która wynikała także z przepisów. Już. Ja jeszcze wrócę, bo przez chwilę umknął ten wątek. To postępowanie wobec pana Tobiasza dotyczące składania fałszywych zeznań, rozumiem, to ono dotyczyło postępowania weryfikacyjnego czy jakiegoś innego postępowania? To było związane z postępowaniem weryfikacyjnym, bo oficerowie, którzy w
tej sprawie zwrócili się do prokuratury, robili to w tej wiedzy związanej z pracą komisji weryfikacji. Ale to dotyczyło oświadczenia do weryfikacji. Oświadczenia? Tak. Rozumiem. Tak. Proszę pana, z pominięciem... Dopowiem. I dlatego znalazło się to w aktach weryfikacyjnych. Stąd moja znajomość tych materiałów. To wzbudziło też tą wątpliwość bez tego. I na końcu tego stanu. Dlatego znalazłem. Postępowanie weryfikacyjne. I o tym mówię. Proszę bardzo, Wysoki Sądzie, ja może źle usłyszałem. Znaczy w aktach weryfikacyjnych, jeśli można. Ja na pewno powiedziałem w aktach weryfikacyjnych. Tak, to ja sam zapiszę to. Ja to widziałem. Czy już wówczas, oprócz tego oświadczenia, które było przedmiotem postępowania nawet prokuratorskiego, pan już posiadał wiedzę o zarzutach czy wątpliwościach do działania pana Tobiasza? Chodzi o tym, chodzi o to, czy co było pierwsze, czy oświadczenie było pierwsze, czy oświadczenie było kolejne do wiedzy o charakterze i sposobie postępowania w przeszłości pana Tobiasza. Zobaczcie, w ogóle nie rozumiem relacji czasowej, którą pan rysuje. No właśnie, chcę ją ustalić. No, ale co znaczy wówczas? Kiedy ustalono, że oświadczenie złożone do procedury weryfikacyjnej było, rozumiem, nieprawdziwe. Że zarzucano, że byli oficerowie, którzy mu zarzucali, że jest nieprawdziwe. Dokładnie. I teraz tak, czy przed tym, zanim ci oficerowie zarzucili mu, że było nieprawdziwe, czy wcześniej docierały do pana informacje innego rodzaju, że pułkownik Tobiasz mógł być, podkreślam, nieuczciwy, nierzetelny? Dobrze, odpowiedź brzmi następująco. W pewnym sensie tak. Mianowicie... Miałem informację przed... On sam był źródłem takich informacji. Jego... trzy spotkania, teraz nie pamiętam, czy to były dwa czy trzy, latem. Chwileczkę. W pewnym sensie miałem informację o wiarygodności pana Tobiasza, który źródłem był on sam. Jeszcze przed uzyskaniem informacji. Z jego akt weryfikacyjnych. I akt weryfikacyjny innych oficerów, tak? Rozumiem. Wysoki Sądzie, informacje na temat złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstwie uzyskałem z jego akt weryfikacyjnych. Złożenie zawiadomienia uzyskałem z jego. Rozumiem. Ale spotkania, które on zainicjował i o które prosił jako oficer WSI, zwracający się do wiceministra nadzorującego WSI latem 2006 roku. Były dwa lub trzy, ja teraz nie pamiętam, i jeżeli się okaże, że były cztery, to też może to być prawdą, ale na pewno nie więcej niż pięciu, tak bym powiedział. Były tych spotkań. I to oczywiście wszystkie było też jasne, zdawało się, tylko że już w moim gabinecie ministra obrony, narodowej. Niż pięć odbywało się on. I wyłącznie. Wyłącznie. W gabinecie. Charakteru, to jest jasne. W gabinecie. Otóż treści... Ministra obrony, wiceministra. Wiceministra. Nadzorującego WSI. Obrony. Bo w tym czasie to rozwiązania WSI miałem powierzoną funkcję nadzoru. Istniejącą jeszcze formację. Do czasu rozwiązania WSI.
Otóż treści przekazywane podczas tych rozmów miały charakter prowokacyjny. Treści tych rozmów. Treści przekazywane przez niego podczas tych rozmów. Nie, treści rozmów w sposobie. Miały charakter prowokacyjny. Co ustaliłem bardzo szybko. Treści. Treści przekazywane w czasie tych rozmów. Przez pułkownika Wieszy. I w trakcie tego. Miały charakter prowokacyjny. Tych rozmów. Przez pułkownika. Miał charakter prowokacyjny. Co do szczypku? Ja będę miał chyba ostatnie pytanie w takim razie. Co do szczypku? No, mianowicie pytanie jest tego rodzaju. Czy pan Sumliński, pomijając wywiad, lub pan lub inne osoby niezwiązane bezpośrednio z tak zwaną komisją weryfikacyjną w USI kiedykolwiek u pana zabiegały o zweryfikowanie, nie definiuje czy pozytywne, czy negatywne, jakiegokolwiek oficera podlegającego rozpoznaniu w tak zwanej komisji weryfikacyjnej w USI? Czy pan Sumliński lub jakiekolwiek inne osoby, politycy, biznesmeni, księża niestety też w tym katalogu otwartym mam ich na uwadze, zabiegali kiedykolwiek o kogokolwiek. Nie mam na myśli też ani pana syna Tobiasza, ani pana Tobiasza, ani pani Zagrychot, pana o kogokolwiek, aby zweryfikować ich w jakikolwiek sposób, a więc negatywnie czy też pozytywnie. Wspomniał pan, choć ja nie chcę tego wyraźnie artykułować, o wykreśleniu z tak zwanego raportu jednego z oficerów, więc mówię jednego z oficerów. Proszę wybaczyć, a chciałbym zakwestionować dwa sformułowania, które padły w pana wypowiedzi, czyli było domniemania, że w jakikolwiek sposób je potwierdzam, po pierwsze użycie wobec Komisji Weryfikacyjnej sformułowania tak zwanej Komisji Weryfikacyjnej, to była Komisja Weryfikacyjna, taka była jej oficjalna nazwa, nie miała nic w sobie pozorności czy domniemania, to są tak zwane, nie. To po pierwsze, po drugie, nie przypominam sobie i nie sądzę, by było to możliwe, bym stwierdził, iż ktokolwiek, kogokolwiek wykreślił z dokumentu związanego z procesami. Ale pana mecenasa pytanie z tego, czy ktoś zabiegał komuś o wpływ na wynik, może w ten sposób. Czy na pozytywne, czy negatywne załatwienie weryfikacji? Czy takie prośby były ze strony polityków, duchownych, dziennikarzy, oficerów WSI czy innych służb specjalnych, czy kogokolwiek, tak? Nie, Wysoki Sądzie, nie było takich zabiegów, które by do mnie dotarły. Nie było takich zabiegów, które zmierzały do wpłynięcia na proces weryfikacyjny. Spotykałem się w prasie, media, z wieloma sugestiami, najczęściej, których źródłem najczęściej byli sami byli żołnierze WSI, iż taka sytuacja jest możliwa. Ale to mnie osobiście nikt tutaj nie spotykałem się z sugestiami prasowymi, sugestiami pracowymi, inspirowanymi przez byłych żołnierzy WSI, tak? Że była taka możliwość. Że taka sytuacja była. Taka. Do mnie nigdy nikt nie ośmielił się z taką propozycją, do mnie, sugestią do mnie zwrócić. Nikt nie ośmielił się z taką sugestią zwrócić. A czy wiadomo pan, że do innych członków komisji ktoś zwraca? Nie. Nie mam wiedzy. Pan tak
do któregokolwiek z innych członków komisji. Ktoś zwraca się z tego. Dziękuję bardzo. Jest to miejsce? Przepraszam za pewien chwałas, bo tutaj sobie notowałem to, co pan mówił i to będę może wracał do pewnych pytań. Ja chciałem zapytać najprzód o to, tutaj świadek Marian Cypel zeznał, znaczy nie tutaj, bo tutaj to już nie żył, w prokuraturze zeznał, że pułkownik Leszek Tobiasz próbował dotrzeć do pana za pośrednictwem biskupa Wytycze, biskupa Głodzia, naciskał na nich, by oni wprowadzili go do pana jako osobę godną najwyższego zaufania. Poproszę o to, żeby pan się tego ustosunkował. Dlaczego pułkownik Tobiasz chciał użyć właśnie tej drogi? Do tego nie doszło, bo obaj biskupi się nie zgodzili, ale dlaczego pułkownik Tobiasz chciał użyć właśnie tej drogi? Proszę bardzo, wysoki sądzie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie potrafię odpowiedzieć. Przyjmij, dlaczego pan Tobiasz usiłował zamówić. Jeżeli to w ogóle miało miejsce. No dlatego przyjmij, dlaczego pan Tobiasz próbował dotrzeć do mnie za pośrednictwem. I nie wyobrażam sobie to, żeby to było mogło być w ogóle możliwe. Nie wyobrażam sobie. Dydrycza. Uważam, że ma to charakter, a rodzaj potwarzy. Nie uważam. To bardzo charakterystyczne dla sposobu działania ludzi z WSI, którzy tworzyli wrażenie poprzez plotki, pomówienia, sugestie, a co do swoich możliwości, starając się wikłać w opinii publicznej maksymalną ilość ludzi wiarygodnych, godnych zaufania publicznego w swoje koneksje. Powolutku. Jestem demon typowym środowisk oficerów WSI, którzy starali się wikłać podobny strach. Osoby godne zaufania. Tak, poprzez upowszechnianie plotki na temat swoich związków i swoich możliwości, bo to jest istotą rzeczy. Zaufania. Poprzez powtarzanie w wielu środowiskach tworzy się wrażenie, że rzeczywiście coś jest na rzecz. Powtarzam w wielu środowiskach. Ploty dotyczące bliskich swoich własnych możliwości, swoich związków. Dotyczących swoich możliwości. Temu służy na przykład wymiana telefonów, wizytówek, które później są wszystkie te tak zwane fanty używane dla uwiarygodniania sytuacji, które faktycznie nie miały miejsca. Możliwość powiązań. Temu służy. Wymiana numerów telefonów, wizytówek. Zdjęcia na przykład robione w miejscach publicznych z danymi osobami. Robione w miejscach publicznych z danymi osobami. I im ta osoba wyżej postawiona w opinii publicznej, w strukturze społecznej, a tym zakres możliwości oddziaływania takiego funkcjonariusza czy żołnierza służb specjalnych wydawał się być nim większy. Wyższa. Mhm. Wyższa. Tym wyższa. Tym może. Tym wyższa. Możliwość oddziaływania. Takiego funkcjonariusza. Kropka. Tak, były to tak zwane. Które służyły ich uwiarygodnieniu. Tutaj notowałem wypowiedzi pana i pojawiła się między innymi taka wypowiedź dotycząca tego spotkania, z której wynika, czy też prosto opowiedziane, jeżeli tutaj coś przekazał, to proszę mi poprawić, że podważa pan wiarygodność zapisu tej rozmowy, którą pan pułkownik to
rozmawiasz, miał, z panem odbyć. Czy to oznacza, czy dobrze zrozumiałem, że ta rozmowa została przez pana Tobiasza zmanipulowana? Wysoki Sądzie, no nie chciałbym formułować żadnego zarzutu, którego w żaden sposób nie mogę udowodnić. Mogę tylko stwierdzić, że zgodnie z moją pamięcią to ten zapis, który mi przedstawiono, nie odpowiadał treści faktycznie odbytej rozmowy. Był dużo bogatszy. Nie odpowiadał. Treść, a jak uzyskano tak mój zapis, nie potrafię powiedzieć. Jak uzyskano ten zapis? Jak uzyskano zapis? Nie potrafię powiedzieć. Mówiąc krótko, powolutku w tym miejscu. Punkt pierwszy wniosku o tym biegłego zakresu pomysłu. Na podstawie przeprowadzonych badań opisano i sklasyfikowane zdarzenia, które należy interpretować jako ingerencje w ciągłość zapisu oraz takie, które nie pozwalają na jednoznaczne określenie wspomnianej ingerencji. Nagrania ograniczone tymi pierwszymi zdarzeniami można z bardzo dużym prawdopodobieństwem uznać za autentyczne. Jednak w przypadku wystąpienia tych fragmentów i zdarzeń z drugiej grupy nie można w sposób jednoznaczny przesądzić o ich autentyczności. Nie określono w sposób jednoznaczny, czy nagranie jest kopią, czy oryginałem. Jednakże przeprowadzone badania nie wykazały widocznych śladów kopiowania. Znaczy to są same wnioski, jak nie jest dostęp do faktu. Czy jakoś chciałby pan to skomentować, co Wysoki Sąd odczytał, czy... Znaczy pokrywa się to z moim wrażeniem z treści, że obok fragmentów, które miały miejsce, są tam także fragmenty, treść które wnioski. Miejsce nie miały. Treść wniosku opinii. Pokrywa się z wrażeniami, które miały. Po zapoznaniu się z treścią tego zapisu. I zapoznaniu się z treścią tego zapisu. Wskazuję, że w trakcie zapisu pojawiały się fragmenty rozmowy, która miała miejsce. Jak i fragmenty innych. W sensie ja powiedziałem, które miejsce nie miały. Rozmowy, które miejsce nie miały. Fragmenty rozmowy. Miały. Co w tym? Miały się fragmenty. Miał pan wiedzę, takie przekonanie. 203. Miał pan przekonanie, czy też wiedzę, że jest to człowiek niebezpieczny. Czy mógłby pan rozszerzyć tę odpowiedź? Mówiąc. Co to znaczy, że Tobiasza, że jest to człowiek niebezpieczny? Jak mu należy rozumieć to stwierdzenie, że jest to człowiek niebezpieczny? A przede wszystkim odnosiło się to do jego funkcji prowokacyjnych, które odnosiło się spełniał. Ale nie ukrywam także do wiedzy o działaniach
operacyjnych, jakie realizował niektóry, bo powtarzam raz jeszcze, mam takie przekonanie, że całości nie znam po dzień dzisiejszy. Wiedzy. Może nawet większej części. Oraz wiedzy operacyjnej, tak? Działań operacyjnych. Nawet prawdopodobnie nie znam większej części. O którym ja? Bo znany jest tylko skromny wycinek jego, jego działań na szkody polskiej. Powolutku. Przypuszczam, że mam tylko skromny wycinek wiedzy na temat jego powolutku. Ale... jego działań. Przepraszam. Jego działań na szkody polskiej. Większej części jego działań. Ale większej części. Ten, podczas tej rozmowy już dużą część tej wiedzy. Skromny wycinek na temat niewiększej części. No, gdy wyrażałem się o tym, że był projektem niebezpiecznym, a odnosiłem się przede wszystkim do jego nastawienia prowokacyjnego. Większej części że rozmowa służy większej części do prowokacji. Większej części nie znam. Części nie znam. Nie znam. Mówiąc o nim. Jako człowiek niebezpieczny. Miałem na myśli przede wszystkim prowokacyjny charakter prowadzony przez niego rozmów, tak? Tak. Czy dobrze zapamiętałem, że pan mówił rozmów i działania pracy, rozmów i takiego jakby nie tylko rozmów, ale też szerszego działania. Czy dobrze zrozumiałem? Czy dobrze zrozumiałem, że z pana wypowiedzi wynikało, że generalnie ten człowiek posługiwał się prowokacją? Może inaczej. Czy mógłby pan powiedzieć Wysokiemu Sądowi, bo mówił pan, że zapoznał się z częścią jego działań operacyjnych, czy mógłby pan, które były szkodliwe dla Polski? Czy mógłby pan opowiedzieć Wysokiemu Sądowi o tych działaniach? Niestety nie. Nie mogę opowiedzieć. Z uwagi na... Z uwagi na tajemnicę państwową. Nie mogę opowiedzieć o powodu. Na temat. Bo uważam, że to jest rzecz ważna dla całokształtu tej sprawy. Ale... Na temat jego działań. Na temat jego działań. Ale niestety nie. Szkodliwy. Przeciwko Polsce. Polsce. Uwagi na konieczność zachowania tajemnicy państwowej. Może powolutku. A czy ten państwowy? Mówię tylko. Państwowy to jest objęte jakim. Wysoki Sąd? Tak, to jest objęte tajemnicą ściśle tajną związaną z pracami Komisji Weryfikacyjnej. Klauzulą. Więc ściśle, niestety. Ściśle tajną związaną z pracami Komisji. Nie może przekazałem się. Związaną z pracami Komisji. Mogę tylko powiedzieć, że gdyby był opracowany. Następny aneks powinno mieć miejsce, to taka relacja powinna tam się znaleźć. I mam nadzieję, że będzie w tym miesiącu. Kolejny aneks. Tak powinien być. Taka relacja tam się znalazła. I mam nadzieję, że się znajdzie. Mam nadzieję, by się znalazła. Mam nadzieję, że kiedyś się znajdzie. Jeszcze jedno pytanie mam. A kto jest dysponentem tajemnicy? To może będzie przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, pan premier Jan Olszewski. Dysponent tajemnicy. Czyli zwolnić może pan Olszewski? Pan premier Jan Olszewski, tak. Ponieważ ustawa była lex specialis wobec całego ustawodawstwa dotyczącego tajemnicy państwowej, jakie obowiązuje Rzeczpospolitej. To on nadal może mieć pan. Ksiądzie, ukrył nam tu jedno bardzo ważne zdanie. Dobrze, za chwilę. Świadek powiedział, przytoczę sens, panie poprawnie, jeżeli popełnią błąd, że niestety nie może powiedzieć, a szkoda, bo jest to bardzo ważne dla wyjaśnienia tej sprawy. Dobrze. Tak. Niestety nie mogę. Nie mogę tego powiedzieć. Ale rzeczywiście jest to ważne. Ale jest to ważne dla myśli. Jak powiedziałem, bardzo ważne. Tak.
Czy wniosek o to, by przesłuchać pana Antoniego Macierewicza w trybie niejawnym, to mam zgłosić teraz, czy po przesłuchaniu? Najlepiej by było po przesłuchaniu, najlepiej na piśmie. Żeby już nie tracić czasu na rozprawę. Cały czas jestem jeszcze przy tym spotkaniu. Mówi pan o tym, że treści przekazywane, tak zanotowałem, przez pana Tobiasza podczas tej rozmowy miały charakter prowokacyjny, co ustaliłem bardzo szybko. Czy mógłby pan o tym fragmencie rozmowy powiedzieć, co w tej rozmowie było prowokacją ze strony pana Tobiasza? O wiele różnych kwestii, ale przede wszystkim przypisywał pan Tobiasz prowokacji. Dużo kwestii. Czym był naganne osobą, które ich nigdy nie popełniły, w moim przekonaniu, celem ustalenia mojej wiedzy na ten temat. Na przykład przypisywanie nagannych czynów. Osobą, której ich nigdy nie popełniły. Osobą, której ich nigdy nie popełniły. Moim zdaniem, celem ustalenia mojej wiedzy na ten temat. To znaczy, celem ustalenia. Celem ustalenia mojej wiedzy na ten temat. Czy ja dobrze zrozumiałem pana wypowiedź, że mówiąc wprost, kłamał na temat tych osób? Wysoki sądzie sugerował, to byłoby lepsze sformułowanie, rzadko było to formułowane w kategoriach czarno-białych, najczęściej w formie sugestii. Chociaż bywało i wypadki, że miało to charakter czarno-białe. A więc zdarzało się też oczywiste. Rzadko to było. Ale rzadko. Rzadko to było. Czarno-białe. Zdarzało się. Ale generalnie to były takie sugestie, tak? Generalnie były sugestie i generalnie wysoki sąd, istota rzeczy polegała na tym, że te sugestie układały się w pewien całościowy obraz, który był fałszywy. A miał obarczyć negatywnym wrażeniem dane osoby. Bądź zmusić mnie do zakwestionowania i ujawnienia własnej wiedzy na ten temat. Które było fałszywe. Zmierzało do obarczenia danych osób. Zresztą to dotyczy też fragmentu tej rozmowy, która została nagrana, gdzie też padają różne nazwiska, w sposób oczywisty, nieprawdziwe, ale mające mnie zmusić do reakcji też personalnej. Lub zmuszenia do zaprzeczenia i uzyskania wiedzy na ten temat. A później ta wiedza była wykorzystywana w następnych, że tak powiem, łańcuszkach rozmów. Później ta wiedza. Mogła być i bywała. I tak, później ta wiedza mogła być wykorzystana i bywała w łańcuszkach. Dalsze kwestie. Czy budowanie takiej sytuacji, Państwo wiedzę, jest w jakiś sposób charakterystyczne dla funkcjonariuszy tego środowiska, takie działanie? Ja w pierwszej części myślę, że... Czy występowanie w takiej roli, która powoduje, że buduje się jakiś scenariusz, który nie ma miejsca poprzez ciąg zdarzeń, które zbiegają do jednego fałszywego celu, jest w jakiś sposób często spotykane, czy pan pułkownik Tobiasz się jakoś wybijał na tym tle, o to mi chodzi, na tle tych osób, które były weryfikowane. Niestety to była, byłoby fałszem, gdybym powiedział, że norma wśród 2000 weryfikowanych żołnierzy wojskowych, ale częste zjawisko. Chyba częste zjawisko. Oficerów.
Wózki. Czy może Pan powiedzieć Wysokiemu Sądowi cokolwiek, co nie naraziłoby Pana na ujawnienie tajemnicy państwowej, łamanie klauzuli ściśle tajne o działalności Pana pułkownika Leszka Tobiasza na posiedzeniu jawnym? Wysoki Sądzie, myślę, że powiedziano już zostało bardzo wiele dla scharakteryzowania osoby pana Tobiasza. Jeżeli są jeszcze jakieś kwestie, będę mógł, ja się to prosiłbym o konkretne pytanie. Zostało powiedziane wiele na temat pana Tobiasza. To zapytam wprost, czy znana jest panu rola pułkownika Leszka Tobiasza w sprawie operacji kryptonimanu? Na tyle, na ile pokazują to dokumenty, które zostały odnalezione i przekazane do Komisji Weryfikacyjnej. W tym zakresie, tak. Proszę Panie, na ile to pozwalają? Na ile pozwalają to odnalezione dokumenty? Czy dokumenty były dekompletowane? Wysoki Sądzie, one miały w ogóle bardzo szczególną charakterystykę. Nie były nigdy zarejestrowane. Dokumenty nigdy nie były zarejestrowane. Korzystały ze swoistej, tak powiem, eksterytorialności dokumentalnej, że tak to można potocznie sformułować, co było oczywistym złamaniem wszystkich możliwych przepisów. Dokumentalnej. Co było oczywistym złamaniem wszystkich możliwych przepisów. Co było złamaniem wszystkich możliwych. I w mojej pamięci nie zostały znalezione w archiwum, tylko w jednej z szaf jednego z funkcjonariuszy, czy też żołnierzy. Wszystkie przepisy zostały znalezione. Nie w archiwum, a w szafie jednego z żołnierzy. Co nie było unikalnym przypadkiem, takich przypadków było więcej, ale zawsze było wynikiem złamania przepisów było więcej. I zawsze wiązało się to z działaniami mającymi znamiona przestępstwa. Zawsze było związane ze złamaniem przepisów i wiązało się z działaniami mającymi znamiona przestępstwa. I zawsze będzie dobrze. Dobrze i zawsze. Wiązało się to z działaniami wypełniającym znamiona przestępstwa. Chciałbym Pana poprosić, o ile to możliwe, o opowiedzenie roli pułkownika Tobiasza w sprawie kryptonimanu. Czy mógłby Pan odpowiedzieć Wysokiemu Sądowi o roli, jaką odegrał pułkownik Leszek Tobiasz w sprawie kryptonimanu? Mogę najwyżej ją, co najwyżej ją określić ogólnie, ale na pewno nie mogę podać w tej sprawie żadnych szczegółów. Ja nie mogę określić ogólnie. Nie mogę podać żadnych szczegółów. Uwagi na tajemnicę. Tak. To ogólne sformułowanie brzmi, on prowadził tę sprawę. On prowadził. W takim układzie, pozostając na poziomie ogółu, czy w tej sprawie chodziło o to, że wojskowe służby informacyjne próbowały szantażować arcybiskupa Janusza Pesa? Wysoki Sądzie, to niestety nie jest poziom ogółu, bardzo mi przykro. Nie mogę odpowiedzieć na ten przedmiotu sprawy. Przedmiotu sprawy z uwagi na tajemnicę państwową. Może ja ogólnie spróbuję. Czy dotyczyła zadań ustawowych wojskowych służb informacyjnych? Była prowadzona ze złamaniem wszystkich przepisów dotyczących wojskowych służb informacyjnych. Była prowadzona. W moim przekonaniem w tej sprawie nie występowały żadne osoby ani problemy, którymi powinny zajmować się wojskowe służby informacyjne. W tej sprawie nie występowały. Żadne osoby ani problemy, którymi ustawowo miały prawo zajmować się wojskowe służby informacyjne. Którymi ustawowo miały prawo zajmować. W moim przekonaniu
cała sprawa od początku do końca nastawiona była na przestępcze cele polityczne. Od początku do końca nastawiona. Była na realizację przestępczych celów o znamionach politycznych. Była na realizację przestępczych celów. Pan Paweł, proszę. I tę sprawę prowadzi pułkownik Leszek Tobiesz. Polityczny. To już mamy standard. Chciałem pana spytać o następny wątek. Mówi pan o tym, że pułkownik Leszek Tobiesz nie został nawet poddany trybowi takiego przesłuchania w komisji weryfikacji. Nie został. I tutaj sobie zanotowałem to, co pan mnie poprawił, że ze względu na stanowisko prokuratury wydawało się, że do tego nie dojdzie. Czyli chodziło o co? Jeżeli ja dobrze rozumiem pana wypowiedź, bo to jest zanotowałem taki, może inaczej, sformułuję to w formie pytania. Powiedział pan, że czekaliście państwo na wysłuchanie pułkownika Leszka Tobiasza po zajęciu stanowiska prokuratury. Czy chodziło o stanowisko, które by oczyściło pułkownika Tobiasza, bądź wprost przeciwnie, potwierdziło pewne jego przestępcze działania? Czy o takie stanowisko chodziło w lewo lub w prawo? Czy byliście państwo na decyzję prokuratury? Czy dobrze to zrozumiałem? Nie, chodziło w ogóle o stanowisko prokuratury, za to moje, żeby wyjaśnić tę kwestię, która jak rozumiem jest dla pana oskarżonego niejasna, a moje sformułowanie dotyczące, iż wydawało mi się, że do tego nie dojdzie, dotyczy oczywiście nie wysłuchania pana Tobiasza, tylko jego pozytywnej weryfikacji. Nie wyobrażałem sobie, gdyby to było możliwe po znajomości tych materiałów, które były przekazane prokuraturze. A jeszcze przed zapoznaniem się z tymi, które... Że nie wydawało mi się to możliwe. To chodziło mi. Żeby on mógł w ogóle wchodziło w grę jego pozytywna weryfikacja. To było po prostu nie o jego pozytywną weryfikację. Z uwagi na. Chociażby na te materiały, które posiadała prokuratura. Nie mówiąc już o dalszych, które w toku później docierały. Nie wyobrażałem sobie. Czy rozumiem, że ciężar... Nie wyobrażałem sobie, żeby mógł być pozytywny. Czy chodziło o to, że ciężar gatunkowy tego, co tam państwo znaleźliście, jest taki, że absolutnie wyklucza jakąkolwiek możliwość zweryfikowania pułkownika Leszka Tobiasza? Czy o to udzielenia pozytywnej weryfikacji. Tak. Ciężar. Na tym powód. Sprawa. Pana Tobiasza. Jego uchybień, tak rozumiem, powinien sobie. Wysoki sądzie, to jest najdelikatniejsze ogólne sformułowanie, jakie to można zrobić. Nie ma. Najdelikatniej mówiąc. Uchybiam. A jakby pan to mocno sformułował? Uchybiam pan. Ja już to sformułowałem przy definiowaniu jego działań operacyjnych w sprawie Anioł. Zdefiniowałem już jego działania. Nie chcę powodu sprawy Anioł. Się w to wdawać. Działania w sprawie Anioł. Nie było możliwości. Pozytywny wyrok. Proszę. Wrócę do tego stwierdzenia, które sobie zapisałem ze względu na stanowisko prokuratury. Czy te materiały w oparciu o pańską wiedzę, bo nie wiem, na ile ona jest.
jest tutaj pełne, jeśli chodzi o... Razem już pamięć tak. Natomiast chodzi mi o to, czym według pańskiej wiedzy i pamięci dysponowała prokuratura odnośnie poczynań pana pułkownika Tobiasza. Krótko mówiąc, co mu groziło, dokąd to zmierzało, to co prowadziła prokuratura. O co postępowanie się toczyło przeciwko panu Tobiaszowi? Jaka jest pana wiedza? Wysoki sądzie, znowu jestem w trudnej sytuacji ze względu na to, że moja znajomość tego dotyczy akt procedury weryfikacyjnej. Wydaje mi się, że nie jest jej złamaniem, jeżeli powiem, że dotyczyło to pomówienia, fałszywego oskarżenia przez niego innych oficerów wojska. Ogólnie mogę powiedzieć, że zawiadomienie tej sprawy dotyczyło fałszywego pomówienia, które fałszywego. W moim przekonaniu miało miejsce w czymś. Pomówienia innych oficerów wojska. Fałszywego pomówienia i oskarżenia, tak się tak ma powiedzieć? Tak. Jest oskarżenie. I oskarżenie. Które w moim miało rzeczywiście miejsce. Miało. Czyli, że w pana odczuciu rzeczywiście fałszywie pomówił i oskarży tych oficerów. Zgadza się. W moim odczuciu. Fałszywie. Pomówił i oskarży. Tych oficerów. Z tego, co pan mówi, jeżeli dobrze rozumiem, to pułkownikowi Tobiaszowi dość lekko przychodziło oskarżanie i pomawianie innych osób o rzeczy, których nie były. Co najmniej dwa razy pan już tutaj dzisiaj mówił o tym, że w rozmowie z panem mówił o pewnych osobach bardzo źle, w pewnym ciągu wydarzeń przedstawiając i jak gdyby w cudzysłowie wyrabiając to pewne osoby. A tutaj mamy kolejny taki przypadek. Czy dobrze zrozumiałem? Wysoki sądzie, ja się w tej sprawie już, do tej sprawy już odniosłem, wskazując, iż nie przypisuję tego cechą charakteru pana Tobiasza, tylko swoistej metodzie operacyjnej, która była upowszechniona w wojskowych służbach informacyjnych. Wynikało z metody operacyjnej. Która funkcjonowała w Rosji. Przy czym, jeżeli można dodać, taka była specyfika tego środowiska, że żołnierze zarządu drugiego, czyli wywiadu, uważali, że to była specyfika żołnierzy Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy odziedziczyli to po sowieckiej informacji wojskowej. Żołnierze powolni. Ja nie chcę zarządu drugiego wypowiadać to. Drugiego w nawiasie specjaliści, którzy więcej w tej sprawie mogą powiedzieć. Uważali, za tym. Że była to specyfika i właśnie. Była to specyfika. Zarządu pierwszego wojsku. Nie. Żołnierze zarządu drugiego. Sztabu Generalnego LWP, czyli wywiadu, uważali, że to jest specyfika wojskowych służb wewnętrznych, czyli dawnej sowieckiej informacji wojskowej. Czyli dawnej sowieckiej informacji wojskowej. Sowieckiej informacji wojskowej. Ja się nie chcę rozstrzygać. Nie chcę rozstrzygać. Obie strony były tym sposobem działania zarażonych. Obie strony. Sposobem działania. Zarażonych. Czy gdybym powiedział, że ta metoda polegała w skrócie na niszczeniu ludzi kłamiąc na ich temat, to oddałbym sedno? Nie, wysoki sądzie. To nie jest sedno. To jest tylko jeden ze skromnych fragmentów tej metody. Jeden ze skromnych fragmentów tej metody. To nie jest sedno. Za pomocą pomówień. To był skromny powolutku.
Fragment tej metody. Istota polegała na wytwarzaniu przy pomocy najróżnorodniejszych narzędzi, zarówno pomówień, jak i artefaktów stwarzania pozornej rzeczywistości. Narzędzi. Intensywnej sieci nieprawdziwych informacji wokół danego człowieka. Tak. Tu chodziło nie tylko o kłamstwo, tu chodziło także o obrazy. Takiej nieprawdziwej sieci. Informacji nieprawdziwej i wrażeń wokół danego człowieka, że... Informacji i wrażeń dotyczących danego człowieka. Że jeżeli nie miał bardzo... silnej, bardzo istotnych źródeł dotarcia do prawdziwych informacji i do tego, skąd się biorą te kłamstwa, skąd, jak jest stworzona ta sieć fikcji, to się nie miał. To był bez szans. Po prostu bez szans. Skąd? To jest źródło. Bo do tego wykorzystywana była prasa, do tego wykorzystywana była telewizja, do tego wykorzystywane były osoby publiczne, do tego wykorzystywane były zdjęcia, a to rzeczywiście... Do tego wykorzystywane. Prace, telewizje i zdjęcia. Kolejne nieprawdy potwierdzały się wzajemnie, tworząc kolejne wrażenie... Potwierdzamy. Bądź prawdy, bądź tak silnej sugestii, a iż tworząc, można było temu ulec. Tworząc wrażenie prawdy lub silnej sugestii, której można było ulec. Czy może pan opowiedzieć wysokiemu sądowi, jaką cenę, bez wymieniania nazwisk może, zapłaciły osoby pomówione przez pana pułkownika Leszka Tubierza w tej sprawie, w której prokuratura prowadziła akt oskarżenia. Co się z tymi osobami? Co się stało z tymi osobami pomówionymi przez pana Tubierza w Zolińskim Ochodzie? Czy ma pan taką wiedzę? Wysoki sądzie, to zależy, w której z tych spraw, o których teraz mówiliśmy, podczas dzisiejszego przewodu. Chodziło mi o to, żeby pan powiedział, jeżeli pan wie, jaką cenę zapłaciły te osoby za pomówienia kłamstwa ze strony Tobiasza, czyli jaką cenę zapłaciły, jak zniszczone ich życie. To jest stało w życiu zawodowym. Wysoki sądzie, po pierwsze nie zawsze mam wiedzę na ten temat. Obawiam się, że następnym pytaniem, na które nie mógł odpowiedzieć, było pytanie o sprawy personalne. Prawda? Ale zawsze często kończyło się to utratą pozycji społecznej czy administracyjnej, które te osoby posiadały. I hańbą, niesławą w danym środowisku. Przekonaniem o tym, że są to osoby godne potępienia. Powszechnym przekonaniem, że te osoby są godne potępienia. Przekonaniem, że te osoby są godne potępienia. Zadam to pytanie, aczkolwiek mam świadomość, że pan nie odpowie, ale zadam, bo chciałbym, żeby znalazło się w aktach sprawy, bo ja sam te osoby na poprzednich sprawach... Nie pytam. Czy może świadek potwierdzić lub zaprzeczyć, że chodzi o oficera o nazwisku Jasia Kikrawczyk? Jeszcze sądzi, nie mogę odwoływać się do żadnego, czy sprawa... Nie mogę jeszcze wskazywać, czy sprawa dotyczyła oficer o nazwisku Jasia Krawczyk. Ja nie znam tego świadku, więc dlatego podaję to nazwisko. Jasia Krawczyk. Ja nie mogę. Nie mogę podać nazwisk. Uwaga na tajemnicy.
czy mógłby Pan podać, bez szczegółów, bo rozumiem, że na tej sprawie ich nie będzie można podać, ale chociaż kryptonimy spraw, jakie wyszły przy okazji, mówi Pan, że poznał Pan fragment działań operacyjnych Pana Tobiasza, chociaż kryptonimy spraw, w których on występował. Chociaż tak się nie mogę podać kontakt kryptonimy spraw. On jest. A czy może Pan choćby minimalnie powiedzieć o pewnej sprawie z czasów moskiewskich, kiedy Pan pułkownik Tobiasz był w Moskwie? To była jedna tylko szczególna sprawa. Z przykrością muszę powiedzieć, że kwestie związane z pobytem Pana Tobiasza w Moskwie nie ograniczały się do jednej sprawy. Muszę to z przykrością stwierdzić. A o szczegółach Pan może mówić? Nie wysoki sądzie. Tym bardziej, że wiem, iż w opinii publicznej funkcjonuje na ten temat pewne przekonanie. A ono właśnie oddaje tylko część, skromną część tej problematyki. Więc tym bardziej nie mogę się na ten temat. Przekonanie opinii publicznej. A powtarzam, ono dotyczy tylko skromną część działalności Pana Tobiasza. Czyli rzeczywistość jest dużo gorsza. Pana Tobiasza. Czy na posiedzeniu, ile z tej wiedzy po zwolnieniu z tajemnicy państwowej na posiedzeniu zamkniętym, jawnym, skoro wcześniej mówił Pan, że to może być bardzo ważne do wyjaśnienia także tej sprawy, ile z tej wiedzy mógłby Pan Wysokiemu Sądowi udostępnić na posiedzeniu zamkniętym dla publiczności? Po zwolnieniu z tajemnicy państwowej udostępnię całość mojej wiedzy na tyle, na ile udostępnię. Całość wiedzy. Na posiedzeniu. Dobrze. Czyli ta wiedza ogranicza się do Pana wiedzy z czasów, kiedy Pan był, tak powiem, szefem, członkiem komisji weryfikacyjnej, tak? Czyli jeden podmiot jest zwalniający, czy czekaj z tajemnicą jest podjęty? Jeden. Moim zdaniem jeden podmiot jest zwalniający, dlatego że wprawdzie jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej zwracałem się do różnych podmiotów zgodnie z uprawnieniami przewodniczącego komisji weryfikacyjnej o przekazywanie informacji na dany temat, w tym wypadku na temat sprawy, które tutaj chodzi podczas tej rozprawy. Ale źródłem mojej wiedzy ostatecznie była dokumentacja zgromadzona w komisji weryfikacyjnej. Jeżeli chodzi o tym. I zapoznawałem się z nią jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Chociaż czasami pochodziły z dokumentacji służby kontrwywiadu wojskowego, którego byłem szefem, ale zapoznawałem się z nią jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Zapoznawałem się z nią jako przewodniczący. Dużo tutaj mówimy o wiarygodności Pana pułkownika Tobiasza, ale akt oskarżenia w tej sprawie został przede wszystkim oparty o tą wiarygodność. Więc chciałem Pana, tak podsumowując tę część zeznań, poprosić o taką ocenę wiarygodności Pana pułkownika Tobiasza. Wysoki sądzie, ja chciałem raz jeszcze podkreślić, że nie oceniałem, nie oceniam i nie potrafię ocenić osobowości Pana pułkownika Tobiasza i w tej sprawie się nie wypowiadam. Nie oceniam, nie potrafię. Ani jego jako człowieka. Osobowości Pana Tobiasza. Wszystko, co powiedziałem na temat jego działań, odnosi się do jego sposobu działania jako oficera operacyjnego dawnej wojskowej służby wewnętrznej, a następnie wojskowych służb informacyjnych i stanowi pewnego rodzaju metody.
działanie, jego działanie jako... W moim przekonaniu nie odnosi się do jego charakteru, jego osobowości, tylko do metody działania. Oficera WSW, a później WSW. I już ją scharakteryzowałem, nie wiem czy można... A później. To jest... powtarzać. Celem tej metody, nie tylko poszczególnych działań, ale celem tej metody była w tym wypadku prowokacja polityczna i działania przestępcze o znamionach. Nie znam nic. O tych sprawach, które analizowałem, z którymi się zapoznawałem. Ja mogę tak powiedzieć. Mogę tak powiedzieć. Poprzemęcowany sprawcy, którymi się Że była to prowokacja polityczna i takimi sprawami się zajmował, tak? Czy dobrze to? Nie. Czy on się zajmował tylko takimi sprawami? Tego ja nie wiem. Ja mówię o tych sprawach, które on prowadził, a którymi ja się zapoznałem, a powtarzam, w moim przekonaniu to był tylko wycinek jego rzeczywistej działalności. Którymi on się zajmował? Ja nie poznałem całego rzeczy pana. My się zapoznałem. Nie, tak. To był wycinek. Jeśli są powoli w tym miejscu, nie mogłem się oprzeć potrzebie zadania oto takiego pytania. Czy w pana ocenie pan pułkownik Tobiasz to był sprawnym prowokatorem, sprawnym, skutecznym, doświadczonym profesjonalistą? Czy taki był? Zawodowo oczywiście proszę o odpowiedź. Czy są lepsi, gorsi, średniego szczebla, popełnił błąd, no już wiemy, że popełnił błąd, ale do tego czasu w służbie będą. Gdyby pan miał wystawić mu ocenę. Znaczy myślę, że wśród żołnierzy WSI bywali tacy, którzy ten proceder uprawiali skutecznie. Skuteczny. Tak, bardzo skuteczny. Ale jego umiejętności w tej mierze także były wysokie. Dziękuję. Którzy w tym procesie pana panowie. Bardzo chciałbym podkreślić, że nie odnoszę się do pana również jako do człowieka, jego charakteru, morali, bo nie mam na temat wiedzy. Odnoszę się do jego metody samego teraz. Dlatego zapytałem. Już jest zaprotokołowane już co najmniej dwa razy. Ja jeszcze bym wrócił, bo mam bardzo dużo pytań dotyczących pana Tobiasza. Natomiast chciałem teraz na chwilkę zmienić zakres moich pytań i nawiązać do pana Aleksandra, nie wiem jak pan mówić, bo to jest nagrywane, L? To już jest sprawa. Pana Aleksandra Bielskiego. Poprosiłbym pana o odpowiedź na podobne pytanie, w podobnym duchu, to znaczy o to, czy mógłby pan opowiedzieć o działalności pana pułkownika Aleksandra. Moja wiedza jest niepodobnie mniejsza, w związku z tym prosiłbym o konkretne pytania. Nie ubiegał się o weryfikację, z mojego punktu widzenia nie był żołnierzem WSI w służbie czynnej, którym był zainteresowany. Czy był obiektem zainteresowania z racji zeznań innych oficerów i relacji na ten temat i w tym zakresie. W tym zakresie wiedza na temat została upubliczniona w raporcie WSI, a część niestety jeszcze nie upubliczniona. Żołnierze po prostu. A część niestety jeszcze nie upubliczniona do czasu wynika tej działalności. Wznowienia pracy przez Komisję Rzeczywistości. Część wiedzy na temat. Część zostało.
została publiczna w aneksie, tak, czy w raporcie? W raporcie została upubliczniona, a w aneksie być może za głosy. A w aneksie. A w aneksie być może zawarty. Powrót. A część nie znalazła się żadnego. A mam nadzieję, że zostanie zawarty. Nie do końca mam jasność, o co oskarżony pyta. Być może odwołuje się do nazwiska byłego senatora, jeśli nie mylę, a może posła, bo to być tak i tak, Rzeczpospolitej, który był współprzewodniczącym podkomisji do spraw weryfikacji WSW, ale nie mam jasności, czy o to chodzi. Była też sprawa operacyjna, w której taki pseudonim wykorzystał. Nie wiem, o co. Tak, chodzi mi bardziej o sprawę operacyjną. No to w tej sprawie nie mogę powiedzieć. Nic więcej poza to, co zostało napisane w raporcie. Bo w raporcie do spraw WSI ta sprawa częściowo w dużym stopniu dotyczyła. Nie mogę powiedzieć nic więcej. O sprawie kryptonimu. Który występuje. Który występuje. Pseudonim Krzesik, bo to. Który występuje. Pseudonim Krzesik. Ponadto, co zostało ujawnione w raporcie? Czy zna pan dziennikarza o nazwisku Przemysław Wojciechowski? Wydaje mi się, że widziałem jego dwa albo trzy materiały filmowe. Że widziałem dwa albo trzy. I materiały. I chyba też dwukrotnie rozmawiałem. Nie, Wojciechowski? Panie Wojciechowski? Nie. Słucham? I nie wiem. Przemysław. Przemysław. Wydaje mi się, że dwukrotnie rozmawiałem. To było dosyć dawno temu, ale miało to miejsce chyba w trakcie prac w Komisji Orlenowskiej. Tak sądzę, że w tym okresie. Trzy razy z nim rozmawiałem. W związku z jego publikacjami, czyli mafii. Czy może Przemysław Wojciechowski rozmawiał z panem o prowokacji autorstwa Aleksandra, która była wymierzona, miała być wymierzona w pana? Coś pan na ten temat wiadomo? A nie pamiętam, by tam padło nazwisko pana. Bo być może tak było, to ja bym tego nie pamiętam. Padło nazwisko pana. Taka rozmowa, w której był problem prowokacji wymierzonej we mnie, miała miejsce, ale to było już później, po sprawie Orlenowskiej. Gdzieś w okolicy publikacji kwestii dotyczących prowokacji wobec Komisji Weryfikacyjnej. Ale nie pamiętam. Mnie, to był 2008 rok, czy 2009, czy 2007, nie pamiętam. Po zakończeniu prac komisji. Taka rozmowa miała miejsce, ale powtarzam, nie pamiętam. A Orlenowski. Nie pamiętam. Orlenowski. Orlenowski. Przecinek. Miał to związek. Czasowo z pracami komisji weryfikacyjnej. Już na pewno po zakończeniu pracy to zapisaliście. Na pewno, ponieważ według moich pamięci to jest rozmowa, to się odbywa w moim biurze. W po zakończeniu pracy. Na pewno. Komisji. Nie przypominam sobie żadnej rozmowy z tym panem podczas mojej pracy w komisji. 2000.
plus minus 9 lub 2009 lub dobra. Powolutku. Nie pamiętam. Jeszcze w trakcie tej rozmowy padło nazwisko. Czy pamięta pan jakieś szczegóły, o których Przemek Wojciechowski by pan opowiadał dotyczące prowokacji wymierzonej w panu? Mniej więcej, chociaż nie wiem, czy precyzyjnie to przytocza, to może być istotne, więc z tym zastrzeżeniem, Wysoki Sądzie, mniej więcej też. Z tym zastrzeżeniem, iż może to nie być precyzyjne, ale ta opowieść, czy to przestrzeżenie mnie ze strony pana Przemysława Wojciechowskiego miało stwierdzać, iż jest, że on ma, posiada informacje, czy plotkę, właśnie tutaj nie mam jasności, jaki status przypisywał tej wiedzy, a iż wśród ludzi ze służb specjalnych upowszechniano jest wiadomość, że ja byłem szkolony w Rosji do działań przeciwko Polsce. I to miało mieć miejsce chyba w latach 90. Traktowałem. Jest informacja. Zabawa. Informacja, że byłem. Zabawowałem, że słowa nie proszę bardzo, Wysoki Sądzie. Absurdalne. W Rosji. Potraktowałem to jako. W 2000 latach. Bo działam przeciwko Polsce. Działam przeciwko Polsce. Potraktowałem informację absurdalną. Czy Przemek Wojciechowski pokazał panu albo odtworzył chociaż fragmenty nagrań z Aleksandrem Wojciechowskim? Bo z nim były te rozmowy, które pokazywały szczegóły tej prowokacji. Wysoki Sądzie, nie pamiętam. Odtwarzał, być może, nie wykluczam, iż, ale też tego nie pamiętam do końca, że mówił, iż takie nagrania istnieją, ale by mi odtwarzał, nie. Nie wykluczam, że mówił. Tak, ale by mi odtwarzał, nie pamiętam takiego, takiego faktu. A czy... Ale nie wykluczam, to w sensie, że jakieś szczegóły mogły mi umknąć ze względu na absurdalność całej historii. Mogą umknąć jakieś szczegóły i ze względu na absurdalność. Czy mógłby, albo chciałby pan jakoś skomentować, spuentować tą rozmowę, tę prowokację, która była wymierzona przeciwko panu? Jaki swój komentarz do tego udzielił? Konkretne pytanie, więc. Świadek by chciał od siebie coś powiedzieć, to... To się działo w tym samym czasie, w którym... To się działo inaczej. Przemysław Wojciechowski nabywał Aleksandra w roku 2008. Wtedy to wyjdzie w trakcie tego przewodu sądowego. Dlaczego Aleksandra się w coś takiego zaangażował? Nie mam pojęcia. Trudno mi jest to przysłać. Oskarżony. Za to mogę powiedzieć tylko jedno, że z dzisiejszej perspektywy przebiegu wydarzeń, zwłaszcza ostatnich tygodni, ta sprawa nabiera nowego znaczenia. Mogłaby nabrać nowego znaczenia, prawda? Mówię o wydarzeniach, w których fakt przekazania przeze mnie jako przez szefa komisji weryfikacyjnej do tłumaczenia monitora polskiego został uznany i przez wszystkie główne media powtarzany systematycznie
jako dowód mojej współpracy z Federacją Rosyjską. Do dzisiaj żadne z tych mediów, żaden z tych polityków, żaden z tych dziennikarzy żaden z członków komisji do spraw służb specjalnych, którzy te absurdy powtarzali, jako szefa komisji. Tego nie sprostowali. To pokazuje. Szefa komisji. Szefa komisji powołał. To pokazuje. Weryfikacyjnie. Skuteczność. Nie, komisji do spraw służb specjalnych, ponieważ. To pani przewodnicząca komisji do spraw służb specjalnych tę sprawę prowadziła. I do tłumaczenia monitora polskiego, tak? Tak, to monitor polski został przekazany do tłumaczenia. Miałoby dowodzić. A ponieważ dowodzić mojej współpracy. Ponieważ poza językiem angielskim, niemieckim i ukraińskim został przetłumaczony także na rosyjski, więc to miało stanowić dowód. Taka teza była podjęta. Zdrada. I współpracy z Federacją. Ta teza była powiedziana przez... W tej perspektywie tamte działania nabierają już innego znaczenia. Nie została sprostowana. No przede wszystkim wysoki sądzie nie zostali ukarani winni tej prowokacji, a wśród których istotną rolę odgrywa szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan pułkownik Pytel. To jest perspektywa. Tamte działania nabierają. A było to działanie, które to znaczenie. Wprost przez nie zostało, najwyższych polityków w Polsce nie zostało. Zostało sformułowane jako mające na celu osadzenie mnie w więzieniu i eliminację z życia politycznego. Nie zostali ukarani sprawcy tamtych prowokacji. Między innymi szef SPW, pan? Pułkownik Pytel. To na niego powoływali się członkowie komisji weryfikacyjnej, komisji do spraw służb specjalnych, wychodząc z posiedzenia tej komisji i powtarzają tyle absurdów. Pułkownik komisji do spraw. Wychodząc z komisji i powtarzając absurdy. Miało to na celu. To zostało sformułowane wprost. To nie jest moje domniemanie. To zostało powiedziane wprost. Osadzenie mnie w areszcie. I eliminację życia publicznego. Życia publicznego. Takie stwierdzenie padało z ust najważniejszych polityków. Możemy jeszcze z tej perspektywy tych wydarzeń, tamto nabiera innego znaczenia, choć traktowałem to wówczas jako śmiechu warte. Ale dzisiaj już... Wysoki sądzie, no nadal ma to aspekt komizmu, powiem uczciwie. Choć takiego komizmu groźnego, dlatego że jeżeli premier rządu się tym zajmuje, prawda? A prezydent się tym zajmuje, no to oznacza, że ta tragifarsa jest przez część traktowana poważnie. Ale nie przestaje obiektywnie być to śmieszne. Ale premier to złożył pan wniosek do prokuratury 235? Tak, nie. Przestaje to być śmieszne. Złożyłem wniosek. A przestaje to być śmieszne. Wspomniał pan o prezydencie Bronisławie Komorowskim w
tej sprawie, albo w związku z tą sprawą, w której ja tutaj występuję w takiej mało sympatycznej roli, złożył Pan zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego do prokuratury. Czy może Pan opowiedzieć o tym, co było treścią tego zawiadomienia i jakie są losy tego postępowania? My nie mam jasności, czy ono zostało odrzucone, czy umorzone. Wydaje mi się, że umorzone, ale... Wydaje mi się, że postępowanie. Ale nie jestem w tym momencie... Absolutnie. Absolutnie. Ja złożyłem przynajmniej dwa zawiadomienia w sprawie pana Bronisława Komorowskiego, jeszcze jako wicemarszałka Sejmu. A później w sprawie, która dotyczy pana oskarżonego. No, tyle można powiedzieć. Czy w tym sprawie nadano jakiś bieg? Co się z nimi dzieje? Znaczy, właśnie mam wrażenie, że ono podlegało tej procedurze postępowania sprawdzającego, a następnie zostało umorzone. Mam wrażenie, że podlegało. To było jeszcze niestety w tym czasie, w którym nie było możliwości traktowania mnie jako osoby krzywdzonej. Przepraszam, czy możemy prosić o 10 minut przerwy? Pan Wojciecki, Przewodniczący Zarządu Dzień. Wszędzie pragnę sprostować. Źle zapamiętam informację związaną z pytaniem pana mecenasa Płaskiego dotyczącym złożenia przeze mnie sytuacji związaną z przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie. O przestępstwie. Popełnionym przez pana pułkownika Pytla. W rzeczywistości zawiadomienie to zostało złożone przez prezydium zespołu parlamentarnego do spraw policji, w którym uczestniczyłem. Ale podpisałem nie ja, tylko prezydium zespołu parlamentarnego. Zostało złożone przez prezydium zespołu parlamentarnego. Prezydium zespołu parlamentarnego. Nie podpisałem ja osobiście i stąd. Jako osoby fizyczne. Proszę. Sądzie, czy mógłbym prosić o odczytanie ostatnich fragmentów zeznań? W sprawie braku morskiego postępowania zostało umorzone. Mam wrażenie, że podlegało pan po roce dużo sprawdzającym zostało umorzone. Chodzi mi o to, czy tam zostało notowane, bo to było tuż przed przerwą i już się kończyli, że pan powiedział tutaj, że złożył dwa zawiadomienia, a jedno wynikające z kanwy tej sprawy, przeciwko panu Komorowskiemu. Czy to zostało notowane? Nie wiem, czy sformułowanie przeciwko jest właściwe, wobec pana. Wobec pana Komorowskiego. No to proszę, składałem dwa zawiadomienia. Ale nie rozumiem pytania. Bo pan mówił tuż przed przerwą i obawiam się, że to nie zostało notowane, że składał pan dwa zawiadomienia wobec pana. Przynajmniej dwa. Mam nadzieję, że nie więcej, ale dwa pamiętam. Przy czym jedno wynikające z tej sprawy. Czy to zostało notowane, bo to tuż przed przerwą okazuje się, że nie zostało notowane. I stąd po prostu poprosiłem sekretarza, żeby to odczytał. Dobrze. To jest już. Więc jak gdyby idąc dalej, chciałem pana poprosić o informację, czy pamięta pan może, co było treścią tych zawiadomień? Albo przynajmniej tego dotyczącego. Tak, pamiętam. Mniej więcej oczywiście. Nie jestem pewien, czy przywołam teraz wszystkie szczegóły, ale... Generalnie tak. Czy mógł pan o tych generaliach opowiedzieć wszystkiemu sądowi? Tak, w zawiadomieniu, które łączy się bardziej bezpośrednio ze sprawą, która dziś jest przedmiotem rozpatrywania Wysokiego Sądu, mowa jest o możliwości podżegania przez pana wówczas marszałka Komorowskiego. Państwa.
do przestępstwa polegającego na uzyskaniu nielegalnie dokumentów ściśle tajnych, będących przedmiotem prac Komisji Weryfikacyjnej. Do przestępstwa uzyskania dokumentów ściśle tajnych. Będący przedmiotem prac Komisji Weryfikacyjnej. To był tuż przed nim, też tego dokładnie pamiętam, czy pan o tym mówił, czy dostał pan jakąś odpowiedź z prokuratury, czy też nie, czy też to po prostu zostało tak? Nie, na pewno otrzymałem, co od czego nie wątpię, za to nie jestem pewien teraz, czy ta odpowiedź dotyczyła w ogóle nieprzyjęcia zawiadomienia, czy też umorzenia. Wydaje mi się, że było prowadzone wstępne postępowania, a następnie zostało umorzone. Tak mi się wydaje. To była odmowa. Odmowa wszczęcia, tak? Tak. Odmowa wszczęcia postępowania. Czy umorzenie? Wydaje mi się, że chodzi o umorzenie. A niestety w tamtym czasie jeszcze nie obowiązywały przepisy, które weszły w życie pół roku temu, a które pozwalają na staranie się o status osoby pokrzywdzonej. Przepisy pozwalają na sustynę. Nie mogłem no, dalej prowadzić. Starać. Status osoby pokrzywdzonej. Dlatego nie mogłem prowadzić. Choć uważałem, że to jest konieczne z punktu widzenia prawa. Choć uważam, że jest to konieczne. I że ostateczne rozpoznanie tej sprawy powinno odbyć się przed sądem. I że powinno być rozpoznane przez sąd. I powinna być rozpoznane przez sąd. I powinna być rozpoznane przez sąd. Zatrzymałbym się na tamtym czasie, czyli na roku 2013 na maju. Jak wtedy oceniał pan wydarzenia, w wyniku których doszło do tej całej sytuacji, między innymi w tamtym czasie też podano przeszukanie członków Komisji Weryfikacyjnej w USI. Jak pan oceniał te wydarzenia wtedy? Zobaczyć, to chyba nie porozumiem, przepraszam, pan przerwa. Ale pan wymienił datę maj 2013. 2008. A, dobrze. Maj 2008. I jak pan ocenia to dziś z perspektywy prawie 6 lat? Rozumiem, że pyta pan o ogólną ocenę. Ona się nie zmieniła. Najwyżej doszły nowe fakty, nowe okoliczności. Jest ona bardziej ugruntowana i pewniejsza w moim przekonaniu ówczesnym, dzisiejszym. A mieliśmy do czynienia z prowokacją polityczną przy użyciu byłych żołnierzy, funkcjonariuszy służb komunistycznych. Znaczy nie z prowokacją polityczną. Byłych żołnierzy. I funkcjonariuszy. I funkcjonariuszy. Komunistycznych służb specjalnych, zwłaszcza wojskowych. Komunistycznych służb specjalnych. Wymierzoną nie tylko, jak dzisiaj to oceniam, już w Komisję Weryfikacyjną, ale w ogóle w ład polityczny Rzeczpospolitej odzyskującej niepodległość po roku 1989. Wymierzoną nie tylko w Komisję Weryfikacyjną, ale w ład. W szczególności chodzi także, w moim przekonaniu, co z dzisiejszej perspektywy powtarzam, wtedy tak szerokiego spojrzenia na to nie miałem, a także o sprawę geopolitycznego umiejscowienia Polski, polskie sojusze. Cała gama publicznych wypowiedzi skierowanych na spotwarzenie pułkownika Kuklińskiego ze strony
funkcjonariuszy aparatu komunistycznego, wojskowego aparatu komunistycznego, która miała miejsce ostatnio, która nie była znana publicznie, choć faktycznie była wyrażana już wtedy, ale dzisiaj stała się publicznie, ujawnia, iż problem dotyczy także sojuszy Polski. Pułkownika. A miejsce tych ludzi w całości prowokacji, która dzisiaj się toczy, miejsce w całej gamie politycznego układu, który zmierza do reaktywowania tamtych stosunków politycznych, wskazuje, że sprawa Komisji Weryfikacyjnej była tylko drobnym fragmentem szerzej zakrojonej Czy politycznym może pan powtórzyć miejsce tych funkcjonariuszy w władzie politycznym? Tak? Nie, proszę wybaczyć. Nie, miejsce tych funkcjonariuszy w układzie politycznym, biorącym obecnie udział w prowokacji wymierzonej przeciwko opozycji, ale także przeciwko Polskim Sojuszom. Prowokacji. Przeciwko opozycji. Jakie są obecne sojusze? Zeznający to kilka tygodni temu pan Piotr Wojciechowski mówił innymi słowami, ale to samo. I opowiedział tutaj Wysokiemu Sądowi, że rozmawiał na ten temat z prokuratorami Jolantą Mamy i Andrzejem Michalskim, mówiąc, że właśnie mają do czynienia z kombinacją operacyjną, z prowokacją polityczną. I sugerował, a wręcz nakłaniał do tego, by posiłkowali się pomocą specjalistów do spraw specjalnych, że bez tych specjalistów nie rozwikłają tego śledztwa, jeżeli chcą tego powiedzieć uczciwie. W jego przypadku spotkało się bez odpowiedzi, bez reakcji. Czy pan na ten temat rozmawiał z prokuratorami, czy mówił im to, co tutaj Wysokiemu Sądowi? A myślę, że po pierwsze nie używałem takich sformułowań, a po drugie zgodnie z sytuacją, w której się znajdowałem, odpowiadałem na pytania. W związku z sytuacją, w której się znalazłem. Jako świadek. Po prostu odpowiadałem na pytanie. Po prostu odpowiadałem. Sprawa, w której tutaj się dzisiaj spotykamy, według prokuratorów wspomnianych przeze mnie, była określona w pismach procesowych na różnym etapie jako mniejsza część wielkiego przestępstwa. Większa część miała polegać na handlu tajnym aneksem. Tak to jest w pismach procesowych ujęte, że na przykład był wniosek o to, by mnie aresztować. Mówiono o tym, że jest to niezbędne właśnie dlatego, że ta sprawa jest jak gdyby początkiem, a rozwinięciem będzie dotarcie do informacji o handlu tajnym aneksem. Pan z kolei w swoich zeznaniach tutaj przytoczonych przez Wysoki Sąd mówił w roku 2008, że nie dotarły do mnie żadne informacje, by ten aneks gdziekolwiek wyciekł. Od tamtej pory minęło 6 lat. Czy przez te 6 lat dotarły jakiekolwiek informacje, by ten aneks gdziekolwiek wyciekł? O którym pan Tobiasz mówił, że krąży w zasadzie wszędzie. W Gazecie Wyborczej i innych miejscach. Wysoki Sądzie, to nie jest precyzyjne, iż pan Tobiasz na ten temat mówił. Ta sprawa była przedmiotem publikacji największych pism i mediów a w Polsce w tamtym czasie i powtarzania szeroko jako fakcie pewnym przez najważniejszych polityków. A ta sprawa była przedstawiana zgodnie ze strukturą działania, którą opisywałem w moich spotkaniach. Uwiarygodniana powtarzającymi się pseudoinformacjami, pseudodowodami, etc., etc. Całe oprzyrządowanie, które relacjonowałem, używane do operacji ze strony wojskowych służb komunistycznych,
było tutaj w tej sprawie użyte bez żadnych podstaw. Najważniejszych polityków. Do dzisiaj, do dzisiaj nie znalazło to żadnej materializacji. I nikt w Wysokim Sądzie za to nie przeprosił ani nie sprostował. Do czego do dzisiaj w Wysokim Sądzie przybył? Do dzisiaj. Nie ma żadnej materializacji. Nie ma. Nie była ona. Nikt za to nie przeprosił. A co dzisiaj na południu? Czy może pan choć zmierzam do tego, jak doszło do tajnej narady, do tego momentu, w którym pewne rzeczy się jakby zaczęły nawarstwiać. Czy mógłby pan powiedzieć choćby ogólnie, bo domyślam się, że szczegółów nie może pan podać w tym miejscu przy takim audytorium. Ogólnie, czy jest dużo informacji i korzystnych, czy niekorzystnych dotyczących Bronisława Komorowskiego w aneksie do raportu WSI? Wysoki Sądzie, proszę wybaczyć. Nie mogę, uważam, nie mogę odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. To zadam to pytanie inaczej. Czy mógłby pan opowiedzieć, dlaczego pańskim zdaniem marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, tak bardzo zaangażował się przy pomocy dwóch oficerów tajnych służb w próbę zdobycia tego dokumentu w sposób nielegalny, sprzeczny z prawem? Wysoki Sądzie, w moim przekonaniu wywiedzionym z publicznie dostępnych zeznań w tej sprawie, rzeczywiście pan marszałek ówczesny zaangażował się w próbę zdobycia tego dokumentu. I podżegał do takich działań swoich rozmówców. Nie jestem w stanie ocenić powodów i motywów pana marszałka. Chciałem jeszcze na sekundę zatrzymać się na tym śledztwie, bo to w trakcie przerwy zauważyłem, że to mi umknęło. To było takie niedopowiedzenie. A mianowicie chodziło mi o sprawy prokuratorskie, którymi zajmowała się prokuratura wojskowa. Czy panu wiadomy jest jakby fakt, jak te sprawy prokuratorskie, jaki przybrały dalej bieg po zmianie władzy w Polsce? Te sprawy, między innymi ta dotycząca pomówienia tych dwóch oficerów, jak co się z tymi sprawami stało? Nie mam wiedzy. Przykro. Co się stało? Co do niektórych z tych spraw, także tych, których autorem zostały wszczęte z zawiadomienia Komisji Weryfikacyjnej czy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czasami nie mam informacji, nie zawsze, ale czasami wiem, że na przykład nastąpiło skandaliczne umorzenie sprawy związanej z handlem bronią przez prokuraturę wojskową. Na szczęście jeszcze są sądy i sąd cywilny powszechny prowadzi na tę sprawę. Ale to są wyjątkowe sytuacje, w których mam informacje na ten temat. Umorzenie sprawy. Tej, o której pan pyta, wiedzy nie. Nie mam wiedzy to o te sprawy, o które pan pyta. A czy ma pan wiedzę na temat nagrody, jaka miała spotkać pana pułkownika Tobiasza za udział w tej prowokacji, polegającej na jego wysłaniu na placówkę dyplomatyczną do Kazachstanu?
co zablokował pan Reszka, gdy zapoznał się z jego aktami? Czy ma pan wiedzę na ten temat? Znaczy, słyszałem o tym, nawet nie jestem teraz w stanie wskazać źródła, chyba poprzez jakiś artykuł prasowy. Rzeczywiście słyszałem o tym, pan powiesz. Ale wiedzy poza medialnie nie ma. Miał być posłany na placówkę, chyba by pan odstąpił. Ale jest to widzę tylko. Wracając znowu do prokuratury, mam kolejne pytanie. Na pewnym etapie tego śledztwa, może inaczej, jak pan wyocenił fakt, że w tej sprawie, chociaż to już pan powiedział, że była to prowokacja, to znowu cofnę. Na pewnym etapie tego śledztwa prokuratura jakby zmieniła kierunek, mówiąc o tym, że jakby odchodząc już od ścigania członków komisji weryfikacyjnej i mówiąc o tym, że ta sprawa była skierowana przeciwko komisji weryfikacyjnej, tak próbując ratować twarz. I wówczas pan wystąpił o to, by zostać oskarżycielem posiłkowym, który to wniosek ja poparłem, a prokuratura protestowała. Czyli nie chciałem mieć pana jako oskarżyciela posiłkowego. Jak by pan to skomentował? Konkretne pytanie z dziennikarza Sumieńskiego. No to konkretne pytanie. Na jednym z pierwszych posiedzeń w sądzie złożył pan wniosek, by zostać oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie. Ja ten wniosek i mój adwokat poparliśmy z całą mocą. Prokuratura z całą mocą protestowała, żeby pan nie został oskarżycielem posiłkowym. Prosiłbym, żeby pan ocenił ten fakt. Czy wie pan dlaczego tak się stało? Wysoki sądzie, przede wszystkim chciałbym skorygować, jeśli chodzi o moje wrażenie w tej sprawie. Ja teraz nie potrafię ocenić obiektywnie, jak to było. Nie pamiętam dokumentu, ale w moim przekonaniu od początku prokuratura tę kwestię widziała w sposób dwoisty, tak można mi powiedzieć. I wątek, czy stanowisko wskazujące na to, że to mogła być prowokacja polityczna wymierzona w komisję weryfikacyjną, moje wrażenie było takie, że od początku był akcentowany przez prokuraturę bardzo silnie. Od początku. Ale nie pamiętam teraz dokumentacji i w związku z tym nie wiem. Bardzo silnie. Ale co było akcentowane bardzo silnie? Wątek ze strony prokuratury, iż cała sprawa, która dzisiaj się toczy w sądzie, miała charakter świadomej prowokacji polityczno-prawnej przeciwko komisji weryfikacyjnej. Takie było moje wrażenie z dokumentacji, z którą się zapoznałem przed. Polityczno-prawnej. Że to nie jest kwestia zmiany stanowiska w trakcie tego procesu, tylko że od początku tak było. Prowokacja. Takie było moje wrażenie. To jest pierwsza korekta tego, co na co chciałbym zwrócić uwagę w mojej odpowiedzi. W związku z tym pytanie, dlaczego się zmieniło, jest troszeczkę bezprzedmiotowe, bo powtarzam jeszcze raz, mnie się wydawało, że prokuratura od początku tę kwestię akcentowała. Prokuratura. Moje pytanie to był wstęp, natomiast moje pytanie było takie. Dlaczego prokuratura nie chciała mieć pana jako oskarżyciela posiłkowego? Chociaż ja bardzo wnosiłem, że... Tak, ja pamiętam to posiedzenie sądu. Trudno mi jest na to pytanie. Odpowiedź być może na przeszkodzie stała pewna interpretacja przepisów wówczas jeszcze nie tak wyrazista jak dzisiaj w tej materii, ale nie umiem ocenić. Ani sądu. Przez prokuraturę. Jak w kontekście tej postawy prokuratury
Ocenił pan fakt, że w pierwszej fazie tej sprawy próbowano członków komisji weryfikacyjnej, przeszukiwano ich pomieszczenia, komputery itd. itd. Nie, w pierwszej fazie tego śledztwa przeszukiwano mieszkania, pomieszczenia. Chyba dwóch członków. Dwóch członków. Tak mam wrażenie. Dwóch, ale przeszukiwano jako świadków potencjalnie wymienianych gdzieś tam w tle jeszcze kilku innych. Tak, i pytanie dotyczyło. Pytanie dotyczyło, jak pan ocenia ten fakt? Negatywnie. Negatywnie. Uważam, że było to poddanie się działaniom prowokacyjnym. Oceniam. Działaniom jakim? Działaniom prowokacyjnym ze strony autorów tej prowokacji. Oceniam. Oceniam. Negatywnie. Jak to poddanie się? Działanie prowokacyjne. Jeśli pan pozwoli. Jeśli można, proszę sam. Czyli pana czy można zrozumieć, że w pana ocenie cały ciąg zdarzeń dotyczący przede wszystkim oskarżonego Sumińskiego, a przy okazji drugiego pana oskarżonego, miał na celu osiągnąć skutek w postaci na przykład przeszukania wytypowanych czy wybranych członków komisji weryfikacyjnej? Czy tak ja mogę zrozumieć? Myślę, że przeszukanie jest tylko fragmentem działań w takiej sytuacji, a nie celem, prawda? Więc cel był dalej idący. To jest po pierwsze, po drugie, Wysoki Sądzie, no to chciałbym bardzo jasno uzupełnić moją poprzednią wypowiedź, aby nie powstało wrażenie, iż uważam, że przeszukanie jest działaniem, które z punktu widzenia prawa jest niedopuszczalne. Tak oczywiście w żadnym wypadku, nie mam zamiaru twierdzić, jeżeli prokuratura posiadała odpowiedni materiał dowodowy, a sąd wyraził na to zgodę, no to oczywiście było to działanie w pełni prawne. To jest zupełnie jasne. Za to uważam, że całość tych wydarzeń miała charakter prowokacji politycznej. Tak uważam, że etapem było także przeszukanie. Etapem prowokacji politycznej. Tak uważam. Które etapem było przeszukanie? Tak, oczywiście. Etapem. Czy miał pan... Nie chciałbym tej bałagani. To w żadnym wypadku nie oznacza kwestionowania, tak powiem, zasadności, prawowitości, etc. działań prokuratury, bo nie mam wiedzy ani faktów, które by pozwoliły na sformułowanie takiego... Bo nie mam tej wiedzy. Działań prokuratury. To oczywiste jest jasne. No to ocena całości jest taka. Dokładnie. Moje kolejne pytanie jest takie. A mogę, jeśli pan pozwoli, panie Sumyski, a czy w tamtym czasie. Jeszcze jedno, panie Cesie, przybaczcie, ponieważ tu jest pewna dwoistość, którą też trzeba widzieć. Inna jest w moim przekonaniu rola pana oskarżonego, pana Sumyńskiego, a inna rola była oskarżonego pana Tobiasza. I ja bym w żadnym wypadku. Przepraszam, to jest dla mnie zupełnie oczywiste i nie stosowałbym tych samych kryteriów wobec tych panów. Nie sądzę, żeby można było mówić o prowokacji politycznej wobec pana Tobiasza. Nie sądzę. Jeśli pan nie sądzę, żeby można było mówić o prowokacji politycznej wobec pana Tobiasza. Tak bym tego nigdy nie sformułował. Wobec pana. A ja chciałbym zadać takie pytanie w związku z pytaniem pana Sumińskiego. Czy w tamtym czasie, jak już pan Sumiński został zatrzymany, są dokonywane przeszukania i zabezpieczania materiału dowodowego w postaci dokumentów i nośników elektronicznych? Czy pan czuł zagrożenie własnej osoby jako przewodniczącego komisji weryfikacyjnej?
W wyniku tych działań. Byłego przewodniczącego Komisji Weryfikacji. Znaczy zagrożenie w jakim sensie? Prawne, no nie prawno-procesowe. No bo tu są przeszukania. Czy pan się, może inaczej, będzie prościej. Czy pan się spodziewał wówczas, że również przeszukania zostaną wykonane, podjęte u pana w biurze, w domu? Nie sądziłem, żeby taka możliwość nie sądziłem, żeby dokonano. Nie przeszukane. No ale jest oczywiste, że w życiu polityka trzeba brać pod uwagę wszystkim. To w życiu możliwości. Zwłaszcza wtedy, jeżeli jest to osoba, która zajmuje się służbami specjalnymi. A ja zajmuję się służbami specjalnymi od 10 lat. Jestem jedynym dzisiaj politykiem czynnym, który kierował zarówno służbami cywilnymi na początku lat 90., jak i wojskowymi na początku w latach 90. Zajmuję się służbami. No, z tym ilość osób niechętnych, kierowanie, mających duże możliwości działania, wobec mnie jest pewna. Jest pewna grupa osób niechętnych. Kierowanie. Służbami, powolutku kierowane służbami, zarówno cywilnymi na początku lat 90. Tak, jak wojskowymi na tego dzisiaj. Nie, wojskowymi. Zrobili powolutku, po 2000 powolutku w latach 90. W związku z tym liczba osób niechętnych jest. Istnieje liczba osób niechętnych na różnych stanowiskach, w różnych urzędach Rzeczpospolitej. Tak jest po prostu. I w tym czasie niechętnych na różnych stanowiskach. Proszę pana, gdyby pan był uprzejmy powiedzieć za moim pośrednictwem sądowi, ale do mojej wiedzy, a w jakim terminie i w jakiej formie został pan wezwany, zaproszony do prokuratury na czynność przesłuchania w tej sprawie. Od zdarzenia zatrzymania pana Sumińskiego. Czy pan to w ogóle kojarzy w czasie? Tak, kojarzę. Znaczy nie, w czasie nie. Pamiętam obrazy z tym związane, miejsce i tak dalej, ale... No zaraz, zatrzymanie. Dostał pan wezwanie na piśmie, pocztą, telefonicznie? Tak, dostałem na piśmie, dostałem pisemne zaproszenie. Ale powiem uczciwie, że nawet pory roku nie jestem teraz. Nie, nie chodzi o to właśnie. Nie jestem. Ja teraz nie jestem. Dziękuję, nie mam pytań. Ja natomiast chciałem poprosić pana o... Jak to no to pan pamiętam szczegóły rozmowy z panem prokuratorem Michalskim bardzo. Jakby rozszerzenie tej kwestii dwoistości, o której pan powiedział, jakby mógł pan rozszerzyć, że w pana opinii jest kwestia pewnej dwoistości. Siedzę razem z Aleksandrem Znajomym i oskarżonych, ale sam pan powiedział, że jest tutaj pewna kwestia dwoistości. Czy mógłby pan poprosić o rozszerzenie tej swojej wypowiedzi? Proszę bardzo, moja powiedzieć, jeśli chodzi o dwoistość, to jest dwóch kwestii. Dotyczy. Po pierwsze, tak jak zrozumiałem stanowisko prokuratury generalnie, prokuratura, w mojej pamięci, według tego, jak odczytali stanowisko, akcentowała zarówno fakt wymierzenia całości tych działań przeciwko Komisji Weryfikacyjnej, jak i obarczała odpowiedzialnością siedzącej osoby postawione w stanu oskarżenia. I to jest jeden charakter, któremu należy przypisywać. Obarczała jeszcze raz? Odpowiedzialnością osoby siedzącej obecnie na ławie oskarżenia. I drugi charakter to jest oczywista różnica z mojego punktu widzenia między statusu obu oskarżonych. Pana Sumińskiego i pana Sumińskiego. W moim przekonaniu to są dwie różne sytuacje.
której jedna osoba jest aktorem, a druga osoba jest mniej lub bardziej nieświadomym uczestnikiem nieszczęsnego powrotu wydarzeń. Albo świadomie nieszczęsnego powrotu wydarzeń. Jedna. Czy jest aktorem? A druga mniej lub bardziej świadomie, nieświadomie. A druga mniej lub bardziej nieświadomie. To teraz bym prosił o doprecyzowanie, kto jest według Pana tym aktorem, a kto jest mniej bardziej nieświadomy. Proszę księdza, ja oczywiście mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale ono odzwierciedla wyłącznie moją subiektywną ocenę tej sytuacji, to jest jasne. Moją ocenę subiektywną. Tak, to jest jasne. To kto jest aktorem? W moim przekonaniu jednym z aktorów, bo nie jedynym, a jest pan, a osobą, którą nieświadomie do tego wykorzystano, jest pan Sumielski. Nie świadomie tego wykorzystano. Słowo figurant zaczerpnięte z terminologii służb specjalnych nadaje się tutaj. Dobrze. To teraz podnosił świadka, bo tutaj padło takie jedno zdanie, które chyba było w kontekście tego, co świadek, co pan teraz powiedział, mogło być nieprecyzyjnie zrozumiane przez sąd. Nie, po słowie aktorem jednym z. Tak, jeden. Zdecydowanie. Więc chodziło mi o to, że skoro w opinii pana Aleksander jest aktorem, a ja figurantem, to bo wcześniej pan powiedział takie zdanie, które sąd może źle zrozumieć i o to mi chodzi. Powiedział pan takie zdanie, nie można mówić o prowokacji politycznej wobec pana Lichowskiego. Czyli tak jakby tak jak pan nie brał udziału w prowokacji politycznej. Nie, tak jakby nie był przedmiotem. A, czy to ja myślę, że to jest dosyć jasne. Jeżeli nie, to chodziło mi o to, że nie sądzę, że pan był przedmiotem prowokacji politycznej. A dopuszczam, że obiektem prowokacji politycznej był pan Sumielski. Nie był przedmiotem prowokacji politycznej. A mógł być pan Sumielski? Tak. Dokładnie użyty jako nieświadomy na rzecz. Zagodnie. Jeśli pan pozwoli, no po prostu nie mógłby nie zadać tego pytania, a kierując się tym swoim wieloletnim doświadczeniem i politycznym, i zaangażowanym w prowadzenie czy działanie służb, potrafiłby pan wskazać reżysera? Znaczy przede wszystkim w Wysokim Sądzie uważam, że takie doświadczenie polityczne w żaden sposób jego przywoływanie jest nie na miejscu. Bo z tego punktu widzenia doświadczenie polityczne jest drugorzędne. Za to ma znaczenie rzeczywiście wiedza na temat sposobu funkcjonowania komunistycznych służb specjalnych. To rzeczywiście ma znaczenie. Powiedziałbym tak, że to pozwala postawić w tej sprawie hipotezę, ale tylko na tym etapie hipotezy. I nie sądzę, by były one na tyle obudowane materiałem faktograficznym, pozwalały na publiczne formułowanie. Pozwalają jedynym. Ale oczywiście takie hipotezy. Są formułowane, takie analizy są robione, to jest oczywiste. Ta sprawa jest zbyt ważna, by ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polski nie zmierzali do wyjaśnienia całości tej operacji i rzeczywistych jej autorów. Ale na razie. Ta sprawa ma zasadnicze znaczenie nie tylko w wymiarze, nie tylko z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Ja publicznie. Wygłoszę. Stanowi to przedmiot.
Zbyt wiele podmiotów jest zaangażowane, na wysokim szczeblu, zbyt wiele wysiłku organizacyjno-materialno, a osobistego zostało w tę sprawę zaangażowane, by nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ona jest poważna. Jest ona ważna. Ważna nie tylko ze względu na wymiar sprawiedliwości. Ale dla mnie, zobaczcie, jako człowieka zajmujący się bezpieczeństwem, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ale dla mnie kraju. Ale dla mnie ważne ze względu na bezpieczeństwo. To jest zbyt dużo na bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo kraju. Zbyt duże już. Zbyt duże już. Podmiot. Ten wysoko postawiony, jest nim zaangażowany we okolicznościach. Upływ i upływający czas spowoduje utracenie możliwości dojścia do tak zwanej prawdy obiektywnej? Proszę wybaczyć, zostałem wychowany i nadal trwam w przekonaniu, iż prawda obiektywna istnieje. Dotrzeć do niej można. Nie jest bytem tak zwanym. Uważam, że... bytem, który, do którego można dotrzeć. Upływ czasu, który upłynął i którego brakuje, znaczy, nie zmieni moja ocena, oceny. Moja ocena sytuacji obecnej jest taka, iż przy przywróceniu w Polsce zasad praworządności, ta sprawa może zostać rozwikłana i zdefiniowana w czasie obecnym. Jak będzie za rok, nie jestem w stanie tego ocenić. Ale w czasie obecnym, moim zdaniem, podstawowe materiały, zarówno pisane, jak i źródła osobowe, nadal pozwalają na jej rozwikłanie. Nie wiem, jak na dziś. Na dziś. Gdyby ktoś się tym zajął. Gdyby też można się było zająć. Gdyby można było się tym zająć. Nie wiem, jak przyszłość. Muszę nie wiem, jak przyszłość. Nie obawia się pan utraty mocy dowodowej, dowodów, które nawet jeszcze dziś istnieją? Proszę wysokiego sądu. Nie powiedzieć zniszczenia. Nie obawiam się utraty mocy dowodowej, obawiam się ich zniszczenia. Obawiam się. I śmierć. Obawiam się. Chyba? I śmierć. Obawiam się zniszczenia dowodów. Boże, czyje? No, źródeł osobowych. No to jest obawiam się dowodów. Jeden z istotnych świadków. Śmierć. A miał nieszczęście pod pójść na zabawę. I umrzeć z państwa. Jeden z istotnych świadków. Nie mam pytania. Miał nieszczęście w swoim pójść na zabawę. Pójść na zabawę. Zdaniem świadka ci ludzie, którzy za tym stoją, mogliby się posunąć do tego? Wysoki sądzie, nie jestem w stanie w sposób miarodajny i odpowiedzialny odpowiedzieć na pytanie. Czy świadkowie, czy osoby, które za tym mogą się posunąć? Ja bym chciał tutaj Wysoki sąd jeszcze poprosić, bo tutaj chciałem mieć pewność, że został to dobrze zapisane, bo nie bardzo ważne. Jak świadek mówił, nieświadomym narzędziem, że tam się znalazł słowo przedostępnie. Tak. Ostatnie moje pytanie. Mniej lub bardziej nieświadomy. Tak. Na moje ostatnie pytanie na rozprawie jawnej. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do rozprawy niejawnej, gdzie moglibyśmy się dowiedzieć więcej. Chciałem zapytać pana, czy ma pan wiedzę na temat tego, czy Aleksander Lipski i Leszek Tobiasz znali się wcześniej z profesorem Komorowskim?
Nie mam w tej sprawie pewności. Nie mam pewności. Nie mam pewności, czy naszych powierzchni są znali się wcześniej. Według materiałów, z materiałów, którymi się zapoznawałem, wynikało, że taka możliwość dotyczy Aleksandra. Z powodu. Wcześniej byłem z panem Komorowskim. Z materiałów, z którym się zapoznałem, wynika. Że taka możliwość to taka możliwość. Że taka możliwość. Oczywiście mówię o materiałach jawnych. Dotyczy Aleksandra. Mówię o materiałach jawnych. Nie. Na pytanie sądu. Częściowo wynika z pana zeznań odczytanych. Przypomina sobie pan, czy i kiedy Leszek Pietrzak rozmawiał z panem na temat rozmów z panem Tobiaszem? Wysoki sądzie, według mojej pamięci taka rozmowa nastąpiła w momencie, kiedy... Leszek Tobiasz. Na temat. Rozmów. Kiedy tą sprawą zajęła się... Leszek Pietrzak. Na temat rozmów. Tak. Kiedy tą sprawą zajęła się prokuratura. Pietrzak. Na temat. Rozmów. Z. Leszek Tobiasz. Pojawiło się, gdy sprawą się zainteresowała prokuratura, to znaczy ujawniono go. Tak. Sprawą zajęła się prokuratura i ujawniono go ten fakt. I co na ten temat pan Leszek Pietrzak mówił? Nie jestem pewien szczegółów. Sens jego stanu taki. Iż starał się rozpoznać zakres działań operacyjnych pana. Pan Pietrzak starał się rozpoznać zakres działań operacyjnych pana Tobiasza. Drugie mam pytanie. Czy panu coś wiadomo o procesie weryfikacji pana Radosława Tobiasza, syna pana szkoły? Tak. Brał pan udział w tej weryfikacji? Chyba nie, ale nie jest pan do tego przekonany, czy sam był członkiem komisji weryfikacji, zespołu weryfikującego. Starałem się minimalizować taką sytuację względu na nadmiar obowiązków, chociaż w sprawach. Staram się minimalizować. W sprawach, co do których było jasne, że mają bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, ograniczyć są. Ta sprawa, wydaje mi się, była jedna z pierwszych. I chyba nie brałem. Nie byłem członkiem zespołu orzekającego. Uwaga na ten czas. Ta sprawa była jedną z pierwszych. Sądzę, że ona została orzeczona jeszcze przed utworzeniem służby kontrwywiadu wojskowego, tak sądzę, czyli przed październikiem. Sądzę, że 2006 roku albo wczesną jesienią. I pan Radosław Tobiasz został przyjęty do służby. Został pozytywnie zweryfikowany i został przyjęty do służby. No dlatego też. Może powiedzieć, dosyć bawiły mnie spekulacje późniejsze prasowe o możliwości korumpowania komisji weryfikacyjnej w oparciu o staranie się o weryfikację pana Radosława Tobiasza, bo to już dawno miało miejsce. Spekulacje. Nie miało żadnego związku z jakimkolwiek staraniem. Wpływania na weryfikację. Jedna z tych osób została już dawno zweryfikowana pozytywnie. Druga z tych osób nie miała żadnych szans na weryfikację pozytywną. Przedmiot
nic. W związku z tym sprawą. Proszę, Radosław Tobiasz już był zweryfikowany. Radosław Tobiasz był zweryfikowany. A Leszek Tobiasz nie był proszę. Był zweryfikowany, pozytywny. A Leszek Tobiasz nie był proszę. Jeszcze jedno pytanie. Czy pan Leszek Pietrzak miał i w jakim zakresie miał, dysponował informacjami, albo mógł dysponować informacjami dotyczącymi Radosława Tobiasza i Waszka Tobiasza, znajdującym się. Ma pan jakąś wiedzę? Co do Radosława Tobiasza, myślę, że miał wiedzę, każdy członek komisji weryfikacyjnej mógł taką mieć i on mógł mieć, co tego, że został pozytywnie zweryfikowany. Dlatego, że został pozytywnie zweryfikowany, nie da się proszę. Dlatego, że katalog osób pozytywnie zweryfikowanych, oczekujących na weryfikację, negatywnie zweryfikowanych, był dostępny wszystkim członkom komisji weryfikacyjnej. Katalog. Osób zweryfikowane, tak? Pozytywnie lub negatywnie. Był dostępny dla wszystkich członków komisji weryfikacyjnej. Komisji weryfikacyjnej. Natomiast nie mam wiedzy, w jakim zakresie miał dostęp do akt różnych postępowań czy działań operacyjnych pana Leszka Tobiasza. To można sprawdzić tylko poprzez księgi ewidencyjne Archiwum Komisji Weryfikacyjnej, gdzie odnotowywano każdą każde, tak powiem, zwrócenie się członka komisji weryfikacyjnej o dane akta, wypożyczenie danych aktów członka komisji weryfikacyjnej. Księgi identyfikacyjne? Ewidencyjne, przepraszam. Ewidencyjne. Archiwum komisji weryfikacyjnej. Komisji weryfikacyjnej. Wydaje mi się, że jedna z tych spraw była w zakresie jego zainteresowania. Ta, która była tutaj przywoływana. W zakresie jego zainteresowania, ta, która tu była przywoływana. Która była przywoływana. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy pan Pietrzak prowadził w ramach działania komisji weryfikacyjnych jeszcze jakieś czynności związane z, że tak powiem, związane z szukaniem dowodów przestępstw czy dowodów nieprawidłowości w archiwach? Wysoki Sądzie, chyba nie zrozumiałem pytania. Czy krótko mówiąc, bo podstawowa działalność komisji weryfikacyjnej to jest tak, zespoły tam, te czwórki, tak, które weryfikują kandydatów, te osoby, które chcą poddać się procedurze weryfikacyjnej, bo to nie było obowiązkowe, tak? Tak. To jest podstawowa działalność. Czy poza tym pan Pietrzak miał jakieś zadania związane z, że tak powiem, z przeglądaniem archiwów? Wysoki Sądzie, można by powiedzieć, że na pracy komisji weryfikacyjnej składały się trzy grupy działań członków komisji weryfikacyjnej. Składały się trzy. Grupa pierwsza, która publicznie jest traktowana jako główna, podstawowa, gdzie się ogniskowało najwięcej wyobraźni społecznej, to wysłuchania członków, byłych żołnierzy WSI. To wysłuchania. Byłych żołnierzy WSI, bądź osób trzecich, ponieważ taka możliwość powstała
w grudniu 2006 roku na skutek nowelizacji ustawy. Żołnierzy policji lub osobniczych. Trzeci. Taka możliwość powstała dopiero w grudniu 2006 roku po nowelizacji ustawy. Grudnia 2006. Przedtem takie osoby nie miały obowiązku stawiania się. Komisją weryfikacyjną od grudnia miały obowiązek, który nie zawsze był respektowany wprawdzie, ale prawnie jest. I to jest jedna grupa. Druga grupa problemów to jest analiza materiałów archiwalnych zgromadzonych w archiwum Komisji Weryfikacyjnej. I trzecia grupa problemów to jest zdobywanie wiedzy pozwalającej na gromadzenie tych archiwów. Dlatego, bo te archiwa składały się najogólniej biorąc z dwóch części. Archiwum Komisji Weryfikacyjnej składało się najogólniej biorąc z dwóch części. Archiwum Komisji. No dobrze, nawet z trzech, przepraszam. A po pierwsze z materiałów, które zostały przejęte po byłej WSI. W zarządzie drugim Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. Oraz Wojskowych Służb Wewnętrznych. Sztabu Generalnego Ludowego. Oraz Wojskowych Służb Wewnętrznych. Druga grupa to jest bardzo szeroka gama materiałów, które na podstawie wiedzy członków Komisji Weryfikacyjnej były identyfikowane w innych archiwach bądź innych instytucjach, innych urzędach państwowych. Bądź nawet chyba identyfikowane. W innych archiwach. Innych instytucji, a nawet czasami w archiwach prywatnych. I z których Komisja Weryfikacyjna miała uprawnienie ustawowe ściągania ich, na które było nałożone, tak powiem, klauzula obligatoryjności. Znaczy każda z tych instytucji była zobligowana do wydania tych materiałów. Każda z tych instytucji była zobligowana do wydania. Przy czym chcę podkreślić, Wysoki Sądzie, niezwykłość sytuacji, której często publicyści albo nie rozumieją, a niektórzy politycy także, albo nie chcą rozumieć. Bywa różnie. A nie tylko istniała obligatoryjność wydania, ale ta obligatoryjność dotyczyła, nie miała granic klauzuli tajemnicy. To znaczy dotyczyła także spraw personalnych, operacyjnych, każdych. Dotyczyła wszelkich spraw objętych każdą klauzulą tajemnicy. Każdą klauzulą tajemnicy. Dotyczyło to także zbioru zastrzeżonego, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, czyli tego miejsca, co do którego zasobu nawet jest zakaz posiadania wiedzy. Bo na tym polega niezwykłość zbioru zastrzeżonego, prawda? Nie tylko, że on jest nieujawniany, ale że nie wolno wiedzieć, co w nim jest. Nie wolno nawet wiedzieć. Otóż zbiór zastrzeżony był także dostępny Komisji Weryfikacyjnej. Dotyczy to także akt lekarskich, akt sprawdzeń kontrwywiadowczych, etc., etc. Wszelkiego typu akt. Wszelkiego typu informacji. To był zakres uprawnień, których dotychczas nie posiadała żadna instytucja i od tego czasu nie posiada żadna instytucja. Których nie posiadała. Stąd zwolnienie z tajemnicy może dotyczyć, znaczy może być tylko ze strony przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Ale to było drugie źródło. I tutaj inicjatywa poszczególnych członków Komisji Weryfikacyjnej była bardzo często ich wiedza uprzednia, ich doświadczenie. Było bardzo często istotnym
narzędziem działania komisji weryfikacyjnej. Z tego punktu widzenia pan Leszek Pietrzak dysponował bardzo szeroką wiedzą, z której korzystał i dzięki której zwracaliśmy się o różnorodne materiały, o których w innym wypadku nie wiedzielibyśmy, że w ogóle należy szukać i gdzie szukać. Kilka tego zwracaliśmy. Ale nie on jeden, tylko ponieważ Wysoki Sąd Wojewódzki był. Zwracaliśmy się. Ponieważ był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ był pracownikiem innych przedtem instytucji związanych z bezpieczeństwem państwa. W związku z tym. Zwracaliśmy się o dokumenty. Miał duży zakres wiedzy i inicjatywy w tej materii. I wreszcie trzecią. Miał dużą wiedzę i dużą inicjatywę. I wreszcie trzecią grupą materiałów Komisji Weryfikacyjnej to były materiały wytworzone przez samą Komisję Weryfikacyjną. Czyli różnorodne opracowania, analizy, ekspertyzy, szkice poszczególnych stanowisk, etc. etc. To takie były tworzone przez trzy grupy. Całą komisję. Szkice, ekspertyzy. Przez samą komisję. Indywidualna aktywność członków komisji dotyczyła tej drugiej grupy i wynikała z innej. Indywidualna aktywność członków komisji weryfikacyjnej dotyczyła tej drugiej grupy akt znajdujących się w archiwum i wynikała z ich inicjatywy. Drugiej części archiwum. One fizycznie nie były rozdzielone, tylko merytorycznie stanowiły, miały inną genezę. Powiedział pan. Pytania? Krótkie, precyzyjne pytanie. Czy pana, czy prawdą jest publicystyczne stwierdzenie, że agentem wywiadu i współpracownikiem wywiadu nigdy nie przestaje się być? Wysoki sądzie, powszechnie używane sformułowanie agent wywiadu jest trudne do zaakceptowania przez osoby zajmujące się tym profesjonalnie, dlatego bo dotyczy tylko osób, które nie są obywatelami polskimi, a są pozyskane dla współpracy przez służby polskie. To jest agent, a powszechnie myślę, że mecenasowi, pan mecenasowi o to chodzi. Chodzi o osobę, która prowadzi pracę operacyjną. No, która jest funkcjonariuszem służb. No właśnie, to nie agent. To, tutaj w kategorii. Czy to publicystyczne stwierdzenie to jest prawdziwe, że do końca życia się nie przestaje być funkcjonariusz? W pewnym sensie jest moim zdaniem prawdziwe. W takim mianowicie. Nie jest to. Iż na skutek szeregu warunkowań. Ale zdanie, że takim pracownikiem nie przestaje się być. Dlatego, że na skutek szeregu warunkowych przede wszystkim instytucjonalnych, choć także towarzyskich, ale przede wszystkim instytucjonalnych. Z uwagi na szereg warunków. Przede wszystkim instytucjonalnych, czyli zagwarantowanych przez instytucje. Instytucjonalne. Bez których nie można zostać żołnierzem, funkcjonariuszem, pracownikiem tej służby, danej służby. Jakichkolwiek z tych. Bez których nie można. Na skutek tych uwarunkowań wiedza, nie można zostać. Wiedza szefa służby, a także niektórych funkcyjnych pracowników służby na temat danej osoby i jej otoczenia jest tak duża. Jest tak duża, że w każdym momencie dana osoba może zostać przywołana do służby. Realizowania, nie do służby, do realizowania określonych zadań. I w tym sensie tak duża to jest prawda. O tym pracowniku. Bez względu na to, czy dana osoba, jakie dana o osoba tym ma intencje własne. I otoczenie.
że w każdej chwili, bez względu na intencje polityczne, może zostać zobligowana do realizacji wskazanej zadań. Może być zobligowana. Do wykonywania. Podkreślone. Pytania? Przepraszam, chciałbym tylko jedną rzecz dodać. Wysoki Sądzie, prodomostula w tej sprawie. Właśnie dlatego, Wysoki Sądzie, nigdy nie zostałem funkcjonariuszem żadnej ze służb, które kierowałem. Nigdy nie zostałem funkcjonariuszem. Żadnej ze służb. Którą kierowałem? Pytania jeszcze? Ja tylko panie sięgnie do tego, co pan mówił. Tutaj Wysoki Sąd pytał pana o pana Tobiasza i ja chciałem zapytać, bo tutaj sobie zanotowałem, że pan Tobiasz, Leszek Tobiasz zabiegał o pozytywne zweryfikowanie syna. W tym czasie, gdy był on już pozytywnie zweryfikowany, bym prosił pana o ocenę tego faktu. Znaczy, wydaje mi się, że celem utrwalania takiego obrazu rzeczywistości było tworzenie materiału mającego wprowadzać w błąd ewentualnych przyszłych oglądających tę informację, czytających tę informację. Miało umożliwić powołanie się na taki pseudofakt, prawda? Błąd. Z punktu widzenia merytorycznego to było śmieszne, ale... odbierające tę informację. Kreowanie rzeczywistości. Ale miało na celu kreowanie rzeczywistości, no bo jeżeli nagrywano te rozmowy, to fakt takiej prośby był, mógł być później wykorzystany jako coś, co rzeczywiście miało miejsce. Jeżeli nagrywano te rozmowy, mogło to być wykorzystane. Można było chodzić i opowiadać prosiły. Radosław poproszę. To właśnie. Radosław poproszę. To takie właśnie metodologia. Radosław, to wiesz, był już ten zweryfikowany. Ale można było powiedzieć. Tak, w sumie, ja chcę też podkreślić, że właśnie w jednostkowym, konkretnym wypadku to wydaje się być śmieszne. W momencie, kiedy nabiera cech masowych, powtarzalnych, masowych i powtarzalnych, zaczyna i nabiera także charakteru pojedynczo. Umocowanego w środkach masowego przekazu, w stanowiskach osób publicznych, zaczyna być rzeczywiście groźny. Może to być śmieszne, ale masowo groźny. Powtarzalny. W tym środkach masowego przekazu. Powtarzalny. W środkach masowego przekazu. Zacznę. No jeszcze pan powiedział, że było to kreowanie rzeczywistości. Tak, tak. No to już opisywałem wcześniej. Na koniec już na poziomie takiego największego ogółu. Nie wiem, czy pan będzie mógł powiedzieć na poziomie nawet największego ogółu, ale tak zapytam po prostu na koniec. Czy pan Wysław Komorowski miał prawo obawiać się tego, co jest zawarte w aneksie? Wysoki Sądzie, ja już do tej kwestii się ustosunkowywałem. Uczucia pana marszałka nie podlegają mojej ocenie, bez względu na to, czy mam wrażenie czasem, że się bardzo boi, trochę boi, czy w ogóle boi. Wnosić do treści aneksu. Nie potrafię się odnieść do uczuć. Marszałka. Nie potrafię się odnieść do uczuć pana marszałka. Mówię marszałka na to, że wtedy to dotyczyło. Oczywiście w żaden sposób nie chciałbym uchybić godności Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Tego, czy się boi, trochę bardziej lub mniej. Czy w ogóle? Trochę. Nie. Już nie to widzi na tym dokładnie. Czy w ogóle? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym.